Mamy milion 700 tysięcy zysku z poprzednich lat, a na koncie widzimy minus 800 tysięcy na przykład. Czyli mamy tak mocno grzejemy, że jesteśmy dwie pół bańki przepadania hajsu, żeby rosnąć szybciej. Gdzie jakbym zatrzymał biznes, to jakby. To wszystko. I bym po prostu stwierdził, dobra, dzisiaj już kończę, nie? No to z taką gotówką, mimo tego, że wiesz, naprawdę palimy te pieniądze, bo jakbym zoptymalizował tę firmę pod zysk, to mógłbym naprawdę bardzo dużo z tego wyciągać, ale mnie to w ogóle jakby, dla mnie pieniądze nie są żadną motywacją. Ja ra to, żeby robić tę firmę jak największą, więc ta firma jest rozgrzana do czerwoności. To nie jest tak, że wiesz, żyję w jakimś magicznym świecie jednorożców, w którym wiesz, po prostu wstaję rano, medytuję, robię journaling i jestem super szczęśliwy, wiesz, firma rośnie i wszystko jest super. Nie. Większość moich dni jest Powiedziałbym wręcz negatywna. Ja zauważyłem, że w biznesie dostajesz tyle kopów w dziennie, że co się uśmiechniesz, już ci się wydarzy spoko, to dostajesz wiesz: na przykład, dobra, straciliśmy deala za kilkadziesiąt tysięcy, mhm. przychodzi następnym. Wiesz, okej, okay, dobra, od, załata to dziurę. Po czym dzień po tym, jak już masz podpisać umowę, zwalniają prezesa tej firmy, i on mówi: dobra, sorry, już nie mogę tego podpisać. Franciszek Bazylii Georgiew. Gość honorowy tego podcastu. Gość honorowy, bardzo miło. Nie wiem, czy sobie zasłużyłem na to. A dużo osób jeśli... pisało, że ten nasz podcast to był najlepszy, ze wszystkich, które słuchali tutaj u mnie. Znaczy to powiem ci w drugą stronę, że to był jeden z lepszych z mojej perspektywy, w jakim brałem udział, bo przyjechałem taki, wiesz, zupełnie na luzie, wiesz, ty wtedy zaczynałeś de facto to był bardzo wczesny etap. I mm -hmm. ja mówię, o no, gościu sobie jakiś ciekawy gościu, otworzył sobie podcast. Dobra, co mi szkodzi, pójdę, może będzie fajna rozmowa. I pamiętam, że jak wiesz, wjechaliśmy w niektóre tematy głębiej, to też miałem takie poczucie. Kurde, to się, pierwsze, to, to się kliknie, po drugie, to było naprawdę fajne, wartościowe, spędzony czas. I od tego czasu też zaglądam do Twoich podcastów. I to, co Ci mówiłem przedtem, to może warto dosłuchać, słuchaczy, ktoś może z jakiegoś Mojego grona odbiorców, że warto cię śledzić, warto to oglądać, słuchać. Sam to robię w trasie czy coś, bo uważam, że to jest mega wartościowa, konsekwentna robota, więc gratulacje. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło o, od ciebie takie rzeczy słyszeć to jest e, podwójny słek, użyłbym tego słowa. Hmm. <laughs> um, nie wiem, czy wszyscy z ludzi, którzy do mnie do, doszli, będą wiedzieli, czym się zajmujesz, więc jeszcze powiedz, czym się zajmujesz. Jasne, ja. W... W tej chwili prowadzę trzy firmy, tak naprawdę cztery od przedwczoraj chyba. Pierwsza to jest agencja digitalowa Tigers, która zatrudnia jakieś tam chyba 70 czy 80 osób, bo część z nich została wydzielona do innych spółek. Druga to jest Huqiao, czyli bursztynowy most po chińsku. To jest firma, która robi dokładnie to samo, tylko w Chinach dla branży GameDev głównie. Bardzo mocno się na tym Skupiliśmy i mm, prowadzimy po prostu kampanię z influencerami, z, z, w kanałach social media dla, dla twórców gier w Chinach, gdzie jest ogromny na to rynek. Jesteśmy takim bardzo wyspecjalizowanym podmiotem. A trzecia firma to Automation House, najnowsza. Ehm, ta firma zajmuje się automatyzacją procesów w firmach. Myślę, że bardzo temat jest na czasie, w kontekście niepewnych czasów, które nadchodzą i pewnego rodzaju takie budowanie odporności biznesu. Ehm, to jest pewnie najbardziej skomplikowane. Ale to jest to. No i teraz wydzieliłem podmiot holdingowy, żeby swoje udziały docelowo w tych wszystkich spółkach, bo we wszystkich jestem większościowym udziałowcem, przenieść z tych osobistych na takie, że ten jeden podmiot ma udziały w tych pozostałych, nie takie osobiste udziały. I tam mam taki zespół zapleczowy, tak zwany Shared Services Center, który obsługuje wszystkie te spółki księgowo, administracyjnie, prawnie, jeśli chodzi o business intelligence, automatyzację. Nie rozumiem tego w ogóle. W holdingowo, holdingowo masz udziały, czyli wytłumacz to dla osoby, która nie kuma czegoś no, takiego. Mam spółkę holdingową, w tej chwili złożyłem wniosek do KRS-u, więc może jeszcze nawet nie widnieć, która, w której mam tam 95% udziałów i chcę swoje udziały osobiste w tych spółkach, czyli na przykład w Tigers tam mam 95% jako Franciszek, ja chcę, żeby to było 95% jako holding. I do tego holdingu będziesz dołączał innych ludzi? Być może, być może, w sensie to jest jakby wtórne, bardziej chodzi o to, żeby, po, żeby być udziałowcem w jednym podmiocie, a w pozostałych to już firma ma udziały, a nie ja. To jest też kwestia takiego trochę schowania się w KRS-ie Um, przed podatkami. To, 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 nawet nie przed podatkami. Ale na przykład przepływy między firmami też są łatwiejsze. Czyli na przykład masz nieopodatkowane przepływy między firmami, możesz łatwiej przerzucać pieniądze z firmy do firmy, żeby wspierać te, które tego potrzebują albo są przed jakąś szansą dużego wzrostu. Gdzie normalnie, jeżeli te firmy nie są powiązane udziałowo, nie, nie mają for formalnej struktury holdingu, to tam są jakieś dodatkowe utrudnienia, musisz pisać jakieś umowy pożyczek, jakieś takie, wiesz, straszliwe us Usprawnienie procesu w jakiś sposób. Tak, tak. Plus te firmy działają w tym samym modelu operacyjnym, czyli jakby mają te same procesy, ten sam rytm spotkań, mamy dokładnie te same definicje, wiesz, czym jest lead, czym jest kwalifikowany lead, jak liczymy przychody, jak liczymy marże, więc jakby de facto to jest tak jakby trzy firmy w jednym. One można było każdą z nich oddzielić, nie wiem, sprzedać na przykład bez problemu i one by dalej dobrze funkcjonowały, ale póki funkcjonują razem, to ja dbam o to, żeby funkcjonowały w dokładnie tym samym rytmie dzięki czemu na przykład ten zespół księgowy jest w stanie obsłużyć wszystkie spółki bardzo sprawnie, no bo gdyby każdy dosyła w innym standardzie dokumenty, w innym rytmie i tak dalej, to i im by się ciężej pracowało, więc dla mnie jedną z takich głównych przewag firm, które prowadzę jest właśnie to, że mają taki powtarzalny model operacyjny. To też sprawia, że jak będę wchodzić w kolejne firmy z ramienia tego holdingu, czyli po prostu kupować jakieś firmy, bo powoli się do tego gdzieś tam szykuje, to będę je wpinać w ten model operacyjny, czyli mówię, dobra od dzisiaj, tak wygląda wasz dashboard Business Intelligence, który wam pokazuje wyniki firmy. Tak, tak od dzisiaj liczymy finanse, to wszystko jest zautomatyzowane, więc, jakby to będzie dla Was mega przewaga, będziecie mieli szybciej, lepsze dane i tak dalej. To jest dodatkowa wartość de facto, tylko wszystkich trzeba trochę ociosać pod ten jeden standard, a jednocześnie, jak wpinasz nową firmę w ten standard, to na często przychodzi z jakąś innowacją. Czyli jak zaczęliśmy robić Automation House, to się okazało, że ten powtarzalny model operacyjny jest dobry, ale może być szybszy dzięki automatyzacjom, i dzięki temu, że zautomatyzowaliśmy to, to nagle wszyscy mają większy, większą wartość, nie? Więc to jest. Perpetuum mobile, no bo każda wiesz, jedna spółka, na przykład ta chińska, ma praktycznie większość klientów za zagranicy. Więc takie know-how, jak pozyskiwać klientów z zagranicy, automatycznie my już myślimy, że skoro oni mają jakąś metodę pozyskiwania klientów z zagranicy, to my ją jeden do jednego przenosimy na inne spółki i każda dostaje jakąś wartość dodaną, mimo tego, że nawet za to nie wiem, nie płaci i tak dalej. Nie? Okej, okay, um, ale na przykład jeśli chcesz pozyskiwać klientów z zagranicy, w, w przypadku Chua, to są pewnie chińscy klienci, to jest in, inny sposób pozyskiwania chi, klientów z Chin, innymi kanałami, pewnie i inny sposób pozyskiwania klientów z UK, więc nie do końca chyba można to przełożyć. Tak, ale na szczęście w tej spółce mamy e, taką sytuację, że my chcemy europejskich twórców gier wprowadzać na Chiny, więc my się kontaktujemy z chińskimi influencerami, na przykład, e, czy jakimiś wydawcami, czy tego typu rzeczy. Ale jeździmy na europejskie targi i europejscy klienci do nas przychodzą, więc jakby ten sposób się sprawdza w tych spółkach. Rzeczywiście w Chinach, gdybyśmy chcieli pozyskiwać w tej chwili klientów stricte na usługi takie agencyjne powiedzmy, no to to by wyglądało inaczej, no bo to mamy WeChata zamiast maila i tak dalej, ale no na ten moment to się jeszcze sprawdza. No. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Okej, okay, um, jakie były najtrudniejsze albo takie najważniejsze rzeczy, które zmieniłeś? Bo rozumiem, że miałeś e, trzy firmy. I te trzy firmy miały inne procesy i to pewnie bardzo utrudniało sprawy. Więc jaki był pierwszy proces, który ujednoliciłeś? Mm -hmm. Wiesz, co wydaje mi się, że... Hmm, co było pierwsze? Wiesz, w pewnym sensie Tigers było tą spółką wiodącą zawsze, taką najbardziej dojrzałą i po prostu braliśmy... Musiałem ułożyć wszystkie procesy w Tigers, tak jak w każdej innej firmie i tutaj już jakby kolejność to tak naprawdę wszystko naraz, nie? I potem te inne firmy ciosałem trochę pod Tigers i robiliśmy... Poprawki tam, gdzie to nie pasowało albo gdzie mogło być lepsze. Ale z takich procesów, które największe mają, największą mają wagę, to te administracyjno-finansowe, moim zdaniem, jak się robi biznes, to musisz mieć dostęp do aktualnych, czystych danych praktycznie na żywo, szczególnie jeśli to jest większy biznes. Bo jeśli masz, nie wiem, dajmy na to powiedzmy półtora miliona obrotu miesięcznie, nie? no to tych faktur spływa bardzo dużo i zanim ktoś się tam wklepie do tego systemu manualnie wiesz opisze je właściwie poprawi zaakceptuje to często jest tak że w firmach wynik finansowy ile zapłacisz podatku ile w ogóle jak ci poszło masz nie wiem miesiąc po nawet po terminie zapłaty podatku wielu firm. ja wiem to z pierwszej ręki od firm które konsultują finansowo oni mówią oni dwa lata temu jakbyśmy Tragiczni w to mówili, że i tak jesteśmy top 5% firm na rynku, nie? Więc, jakby w tej chwili pewnie jesteśmy top jednym promilem, bo my drugiego dnia miesiąca mamy już zamknięty poprzedni. I to, gdzie jeszcze jest takie coś, że faktura może spłynąć, bo tam masz chyba tydzień na wystawienie faktury, więc teoretycznie... Plesniki się rozpoźniają. No, tak swoją drogą i tam jakieś robią jakieś takie, wiesz, y dziwne, dziwne jakieś operacje, czasem klienci mniej uporządkowani czy coś, to my to zamykamy na tak zwanych akrualach. Czyli my wiemy, że ten przychód będzie, on już jest wklepany, wiemy ile go będzie i tak naprawdę możemy od razu podejmować decyzje biznesowe, gdzie trzeba, wiesz, dokręcić śrubkę, gdzie trzeba, wiesz, zwolnić, gdzie przyspieszyć. Czy coś nas zaskoczyło? No i co więcej, jeżeli połączymy to z takim trybem, że prognozujemy przychody, w zasadzie co tydzień całą firmą mamy takie zebranie, na którym otwieramy nasz rachunek zysków i strat, wszyscy wiedzą. Wszyscy, wszyscy wiedzą, jak, jak wyglądają wyniki firmy, ile, ile co kosztuje, i tak dalej. No to na tym zebraniu co tydzień dajemy też aktualną prognozę na koniec tego miesiąca. Więc my praktycznie zawsze wiemy, gdzie jesteśmy. Cała firma buduje taką świadomość finansową, jak to działa. Odbywa się taka edukacja de facto wszystkich ludzi. Bo ci, co nie są w biurze, czy spółki mamy niektóre spółki mamy full zdalne i tak uczestniczą w tej transmisji i patrzą, nie, Okej. Okay. Jest taka prognoza marży, tyle sprzedajemy, mamy problem, nie wiem, jest za mało lidów na przykład, to każdy może, jest, można zrobić wezwanie do wszystkich, słuchajcie, teraz automatyzujemy, nie wiem, e-commerce, jeśli znacie jakieś firmy e-commerce, macie znajomych, to dajcie znać, bo na przykład dwie osoby siedzą i nie wiem nie mają co robić. To jest akurat fikcyjny przykład, no ale jakby pierwszy, który mi przyszedł do głowy, bo akurat teraz e-commercem się zajmujemy, w automatyzacją w tej chwili, mhm. no i wiesz, nagle się okazuje, że ktoś mówi, ok ja znam tego, ja znam tego. I adresujesz praktycznie od razu potrzeby firmy, gdzie w wielu firmach musiałbyś poczekać, aż miesiąc się skończy, jakiś dyrektor musiałby kazać komuś coś zrobić, a tak to nagle wiesz: raz w tygodniu masz wszystkich ludzi na pół godziny. Jeżeli coś jest poniżej planu, który jest jasno określony, no to jest szansa zareagować. To jest w ogóle bardzo rozbudowany system, właśnie, który tak pielęgnujemy, automatyzujemy dbamy o to, żeby teraz na przykład bardzo mocno staram się, żeby ludzie wpisywali dane tylko w jedno miejsce, czyli jeżeli wpisują te same dane w dwa różne miejsca, na przykład nie wiem ile mają lidów, czy coś takiego, to moim zdaniem najlepiej jakby oni nic nie musieli wpisywać, czyli jak jest jakieś CRM, to wpadające czy dodawane leady automatycznie muszą się wrzucać do jakiegoś dashboardu, że widać ile tego jest, a nie, że ktoś potem to przepisuje i tak dalej, więc staram się zdebiurokratyzować firmy sprawić, żeby wszystko działo się w czasie rzeczywistym, żeby wszystko było super transparentne, Także że w zasadzie masz wyjść na środek firmy i w zasadzie zdjąć gacie, to już na nikim nie zrobi wrażenia, bo już jakby wszyscy są przyzwyczajeni, że pokazujesz wszystko i wiesz, jakby, i, i to jest pewien alternatywny model robienia biznesu, na przykład w biznesie agencyjnym, ja nazywam stare agencje, no to wiesz, raczej jest taka kultura, że jest jakiś zarząd i nawet top, playerzy tacy w firmie często nie wiedzą ile klient płaci do końca, nie mają wglądu do tego. Robisz jakieś przewałki na tych budżetach. Wszystko jest takie niedopowiedziane, nie wiadomo ile kto u nas zar ile zarabia. A u nas jest tak, że na jakimś stanowisku Wszyscy mają dokładnie tę samą podstawę i dokładnie te same możliwości zarobienia w dodatkowy sposób. Jakieś tam premie za to, za tamto za siamto. I to jest transparentne pomiędzy pracownikami? No tak, no oni wiedzą. No, jeżeli, Może nie, nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, na jakim stanowisku, ile dokładnie jest ta podstawa, bo to nie jest jakimś tam wielkim tematem, No ale pewnie wystarczy kogoś zagadać i wiesz, że ok, skoro jakiś senior ma, nie wiem, podstawę, tam, nie wiem, dajmy na to 9, zgaduję, bo już dawno w tym nie siedziałem. No to znaczy, że wszyscy seniorzy tak mają, nie? I nie ma tak, że ktoś sobie wynegocjuje, my zakładamy, wiesz, no... To tu, tu musiałbym wejść na to, jak rekrutujemy, jak tam sprawdzamy, czy ktoś ma jakiś poziom, i tak dalej, ale to się spina. I jeszcze chciałbym wrócić do tych faktur, czyli jak wcześniej wyglądał Wasz system z fakturami, bo to, to jest tak dosyć trudne do ogarnięcia. I z jednej strony proste, z drugiej strony dosyć trudne. I zastanawiam się, jak wyglądało to wcześniej i jak udało Wam się to doprowadzić, że wszystko zamykacie drugiego. Bo to jest, jed... wydaje mi się, że to jest takie banalne. A to będziemy robić wszystkie faktury z drugiego, ale to, taki, to nie jest takie proste do zrealizowania. No nie, nie, to jest bardzo trudne nawet powiedziałbym, bo musisz jakby mieć zmapowany, to się nazywa taki niedawno poznałem termin, taki proces landscape, czyli nie wchodzisz w jakieś super szczegóły tego procesu, no ale musisz wiedzieć, którędy faktury mają płynąć, gdzie mają być wyświetlone i musisz sobie zmapować wszystkie punkty wejścia tych danych, załóżmy, że faktury to są dane, no, i punkty, gdzie to ma trafić finalnie. No, jak masz taki bardzo ogólny ten przegląd, to musisz dopilnować, żeby rzeczywiście one tędy płynęły, bo to musisz tak skonstruować swój rachunek zysków i strat, żeby one w miarę automatycznie, bez jakiegoś ręcznego wklepywania, trafiały w odpowiednie rubryki, nie? No, to musisz zastanowić jakie masz rubryki, w sensie jakie masz kategorie kosztów. No i te kategorie na przestrzeni lat się zmieniają. W zasadzie co roku to jest takie minimum. Znaczy, lepiej tego nie zmieniać co chwila, bo można dostać pierdolca, tak? Ale jakby chodzi o to, że musisz ustalić, jak te koszty podzielić, jaka będzie wartość biznesowa, jakie podzielę w taki sposób, może bardziej szczegółowo, może mniej szczegółowo, wszystko ma plusy i minusy. Bardziej szczegółowo, więcej biurokracji, więcej jakby zastanawiania się nad tym, mniej szczegółowo, trudniejsza analityka w tym wszystkim. Nie? Ale klienci dalej Wam przesyłają faktury na maila, czy dostajecie bezpośrednio do tego CRM-u? Domyślam się, że to się nazywa CRM-em. No coś, w sensie, powiem Ci że nawet nie wiem, bo już jestem da dosyć da daleko od tego, ale z tego, co się orientuję, to mamy kilka takich punktów, gdzie można trafić, czyli jest jakieś mail faktury, jak coś tam trafi, to automatycznie ta faktura gdzieś tam się oceruje, czy jakby skanuje, szczytuje te dane i tylko osoba musi sprawdzić, czy jakieś dane, wiesz, ma jakiś alert na przykład, że ok, tu się coś nie szczytało, może to przejrzeć, ale jakby nie musi tego manualnie iść do skanera, skanować i tak dalej. I alternatywą jest dostarczenie, załóżmy, że ktoś przyniósł fizyczną fakturę, czy coś takiego, to mamy wystawiony taki formularz, że nie da się dać faktury w inny sposób, niż po prostu wpisać w tym formularzu, gdzie cię to wymusza, opisanie tej faktury w jakiś sposób. Inaczej ktoś tego po prostu nie zapłaci, więc jakby, no bo mówię o fakturach kosztowych, tak, więc mm -hmm. no załóżmy, że jest jakiś, nie wiem, influencer na przykład, no to trzeba mu zapłacić. No to nikt za to nie zapłaci, dopóki ta osoba, która przynosi tą fakturę, nie opisze tego we właściwy sposób, co nie jest jakiś czasochłonny, bo tam trzeba dosłownie trzy rubryczki wypełnić, reszta się skanuje sama w tej automatyzacji i tak dalej. Trafia do, wiesz, dzięki tej automatyzacji ta faktura powstaje plik, który jest odpowiednio mm, odpowiednio nazwany, trafia do odpowiedniego folderu za odpowiedni miesiąc i wiesz, wystarczy wypełnić prosty formularz paroma rubrykami i masz ogarnięte, że ona się zeskanuje, że trafi do właściwego folderu, że zostanie właściwie nazwany plik, że zostanie wysłany do dashboardu takiego finansowego do rachunku zysków i strat, zostanie wysłany do rachunku cash flowowego, czyli w zupełnie wiesz, jakby prognozy przepływów finansowych. I nagle się okazało, że te wszystkie rzeczy, które wcześniej ludzie klepali ręcznie e, i musieli to przeklejać, utrzymywać pięć różnych Exceli, gdzie sprawdzali, porównywali, czy dobrze wpisali, czy nie i tak dalej, był bardzo zbiurokratyzowany, wielki system na start, no i potem zaczęliśmy go odchudzać, nie? Da się to zrobić lepiej, my to robiliśmy od początku. Mm, Ale więc jak to się zrobić szybciej, nie? Używacie do tego swoich tuli, czy używacie tylko zewnętrznych tuli? Robiliście jakiś swój? E, nie, takiego swojego stricte. Mamy swoje automatyzacje. Które robimy przy pomocy narzędzi no-codeowych, więc jakby stosunkowo tanie są w rozwoju, a bardzo jakby szczelne, skuteczne, w zasadzie nie, nie odbiegają od tych, od tych kodowych rozwiązań, ale de facto korzystamy z takich narzędzi, z jakich się korzysta w każdej firmie, czyli mamy jakiś, nie wiem, system do księgowości, typu nie wiem, jakaś tam Enowa, jakiegoś Google Drive'a czy coś takiego, i po prostu przez API tych aplikacji, bo ludzie często nie zdają sobie w takich mniej technologicznych firmach, nie zdają sobie, znają sobie z tego sprawy, że te aplikacje mogą. Zacząć ze sobą rozmawiać. Oni jakby I to nie tylko rozmawiać poprzez jakieś wbudowane in, integracje, że tam, wiesz, połącz się tam ze Slackiem, nie? czy tam połącz się z, nie wiem, z Google Drive'em i jak wklejesz link do Google Drive'a, to się zrobi tam jakieś ładne okienko. To jest jeszcze, to jest jakby taka miasteczka tego, co można zrobić. No bo my niedawno zmieniliśmy większość narzędzi, na których jesteśmy, żeby wybrać takie, które mają jak najlepsze api żeby wszystkie nasze narzędzia mogły ze sobą rozmawiać, żeby się tak zautomatyzować na potęgę, nie? W sensie jakby to jest taka nowa jakby idea fix, że po prostu biznes, w którym wszystko, co może, śmiga samo, a ludzie się zajmują kontaktem z klientami, budowaniem relacji też między sobą. To jest oczywiście ambicjonalna wizja, bo to nie jest skończone i dzisiaj... Nigdy nawet, nie będzie skończone. No nigdy, tak? nie, no To prawda, że jakby w biznesie nigdy rzeczy nie są skończone. I no i właśnie... No ale już widzimy progres, tak? W sensie mamy szybko ten wynik finansowy. Ja teraz mógłbym otworzyć, wiesz, telefon i w Power BI-u wyświetlić, wiesz, x dashboardów na żywo, ile mamy lidów, ile mamy tego, ile tamtego, a dopiero zaczęliśmy je robić. Mamy jakieś stare dashboardy, ale te są takie nowe w czasie rzeczywistym. No i wiesz, nagle się okazuje, że w biznesie skupiasz się na zupełnie innych rzeczach. Ja pamiętam kiedyś, jak zaczynałem, ja miałem 150 wersji różnych Exceli, które cały czas musiałem przepisywać wszystkie dane od początku. I wiesz, to to, to takie, takie po prostu wkurwienie, że muszę znowu przepisać wszystkie dane z dwóch lat, żeby uzyskać jakąś informację, a potem się okazuje, że i tak to źle zrobiłem. nie? Tak, to, to jest to... najgorsze. No, no, no. I tak, ja tak wersji wiem, nie wiem, tak, tak już nie przesadzając, co myślę, że z dziesięć razy przepisywałem wszystkie dane ręcznie, przelew po przelewie w jakimś wczesnym etapie, oczywiście, kiedy tam, wiesz, byłem parę osób na krzyż. No, i to już jakby enough I, is enough, że tak powiem. Ile razy się pomyliłeś w tym procesie? No, nie, no to nieskończoność, tak? W sensie jakby to, 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 to dane są niskiej jakości, wiesz, to jest jeszcze etap, kiedy nie rozróżniałem, gdzie warto wpisywać netto, gdzie brutto, nie rozumiem, że VAT jest w pełni neutry, no, że jest neutralny, nie wiedz, wie, mnóstwo rzeczy nie wiedziałem, tak? Nie kumałem przepływów finansowych, że wiesz, jakby. Ja pojawiłem takie rozmowy nawet u mnie w rodzinie, że ja mówię, że wiesz, że spółka miała milion zysku, a ktoś mnie pyta, no ale gdzie to jest, nie? W sensie, gdzie, jest, pie, gdzie są pieniądze. Ja mówię, no nie, na no, to przepływy finansowe, tak? W sensie jak rośniesz, to twoje koszty rosną szybciej niż przychody, no bo koszty musisz zapłacić najpierw i dopiero potem za to nasze te przychody, więc to, że masz zysk księgowy jakiś tam, to nie znaczy, że masz te pieniądze na koncie. No i widziałem, że mimo tego, że moja rodzina jest wyedukowana finansowo całkiem nieźle, tak by oni nie mogli tego zrozumieć, bo nigdy się nie spotkali z takim tempem wzrostu firmy. Ja że... też tego nie kumałem na początku kompletnie, no. ale ostatnio u Adriana Gorzyckiego widziałem fajne story, bo ja zawsze jak ktoś mówi o obrocie, to sobie myślę, no ale co z tego, jaki ktoś ma obrót, skoro, nie, skoro może mieć 99 z tego kosztów, więc to w czy kogo to obchodzi. Ale on powiedział, że jeśli masz bardzo szybkie tempo wzrostu, to właśnie jest taka sytuacja, że masz ten obrót, ale jednocześnie tyle inwestujesz, że de facto nic nie zarabiasz, ale dalej te pieniądze są i masz możliwość w zainwestowania, więc w sumie je masz, tylko je wydajesz. No, no dam ci przykład. Ja przez ostatni, ostatnio robiliśmy jakiś bilans, to mam takie tempo wzrostu, że mamy 1 700 tysięcy zysku z poprzednich lat a na koncie widzimy minus 800 tysięcy na przykład, czyli mamy tak mocno grzejemy, że jesteśmy dwie i pół bańki przepadania hajsu, żeby rosnąć szybciej, gdzie jakbym zatrzymał biznes, to jakby to wszystko i bym po prostu stwierdził dobra, dzisiaj już kończę, nie? No to z taką gotówką, mimo tego, że wiesz, naprawdę palimy te pieniądze, bo jakbym zoptymalizował tę firmę pod zysk, to mógłbym naprawdę bardzo dużo z tego wyciągać, ale mnie to w ogóle jakby dla mnie pieniądze nie są żadną motywacją, jeszcze jakby finansowo i nie dlatego, że jestem jakiś super bogaty, tylko po prostu mnie to nie jara. W takim sensie ja nie mam ambicji, żeby mieć wiesz, 200 metrowe mieszkanie. Mieszkam sobie w 45, jest spoko. Mm -hmm. y I to jeszcze wynajętym i tak dalej. Więc jakby mnie to nie jara. Jara mnie to, żeby robić tą firmę jak największą. Więc ta firma jest rozgrzana do czerwoności. Teraz dopiero, z racji tego, że jest jakiś klimat ekonomiczny, który jest, zaczęliśmy pracować mocniej właśnie nad cashflowem, nad terminami płatności. Y no żeby jednak wyjść z tej de facto trochę patologicznej, znaczy to jest normalne w biznesie, że korzystasz z kredytu obrotowego, żeby szybciej rosnąć, to jeżeli ktoś jest, nie wiem, mniej doświadczony, to może się wydawać, że to jest jakiś biznes wydmuszka. Nie, właśnie tak się robi poważny biznes, że po prostu wykorzystujesz każdą szansę. I Używasz to... kapitału do wzrostu. Dokładnie, szczególnie jak jest tani, a mamy naprawdę mega dobre warunki wynegocjowane, w dużo lepszych czasach wynegocjowane. No ale wiesz, teraz widzimy, że jest, jest to spowolnienie gospodarcze, więc zaczęliśmy pracować nad terminami płatności, Czyli wnosimy się na kolejny poziom dojrzałości, czyli my stajemy się tym dużym graczem, tak jak nasi klienci czasem nam dorzucali, że masz fakturę za 90, nie wam zapłacimy, no jak wam nie pasuje ta umowa ramowa, no to nie będziemy robić deali ze sobą, no bo centrala WSA powiedziała, że tak, no i jakby tu nie ma wyjątków od tej reguły, no i wtedy bierzesz kredyt obrotowy albo nie wiem, albo jakiś faktoring, albo tego rodzaju narzędzia, po to, żeby się uodpornić na to. No i dzisiaj my jesteśmy tym, że idziemy do influencera, mówimy, słuchaj, możesz dostać pół bańki za jakąś dużą kampanię, no ale jakby po pierwsze, jak klient nam nie zapłaci, to dostaniesz 20%, a nie 100%. Oczywiście to się nigdy nie zdarzyło, ale musimy mieć ten bezpiecznik. Robicie kim... coś takiego? Tak, tak, tak. Wiesz, no to, jest, to są takie czasy, wiesz, nigdy, nie, nigdy tego nie musieliśmy wykorzystać, bo nasi klienci płacą, no ale ty, wiesz, jak ja bym się z, zrobił kampanię za dwie bańki, jedną, za którą klient mnie nie zapłaci. No to cały ten zysk z dwóch lat, ileś lat zapieprzania, no idzie, idzie wiesz, jakby w, w, idzie w cholerę, nie? Więc jakby, ale to jest mniej ważny zapis, bardziej jest taki, że, no i my płacimy, na przykład, po 60 dniach. I ktoś, ja mówię, słuchaj, no, jakby masz dobrego deala, my jesteśmy super responsywni, jakby szanujemy, uwzględniamy, to robimy mega pro, no jeżeli nie jesteś w stanie poczekać 60 dni na kasę, no to jakby, no wiesz, no my jesteśmy, my musimy, nie możemy zafakturować, bo masz w biznesie agencyjnym, mówię o samym Tigers, Masz budżety klientów reklamowe, które są czysto w setkach tysięcy złotych, i część z nich musi przejść przez Ciebie. Więc jeżeli taki klient ma termin płatności 60 dni, no to wiesz, to musisz już się zapożyczyć na to w pewnym sensie, albo mieć tak duże zyski, co ci bardzo spowalnia biznes. Więc bez, bez kredytu obrotowego jesteś w dupie. Odkładanie pieniędzy, ma, masz bezpieczeństwo, ale jednocześnie nie możesz się tak szybko rozwijać. Nie? No nie, no odkładanie pieniędzy w momencie, kiedy możesz rosnąć, wiesz, podwajać się co roku, co my robimy, co jest coraz trudniejsze, a jednak mimo wszystko to robimy i wcale się nie zapowiada, żebyśmy w przyszłym roku podchodzili do tego inaczej, no to wiesz, jakby to jakby to, to byłby absurd, tak, w sensie, znaczy to jest w ogóle inny styl prowadzenia biznesu. Czyli jest... wy w pewnym sensie jesteście cały czas zadłużeni celowo? Znaczy, z, um... Za duży, w dużo korzystamy z kredytu obrotowego, ale jakby zysk net to zyski z poprzednich lat są jakby pozytywne, tak? Tylko w sensie to i tak w, ja, ja to w, rozumiem. Termin, w terminach płatności i tak zawsze gonimy tego króliczka, no bo jakby mamy za dużo takich przepływów, jak budżety klientów, kampanie z influencerami i tego typu rzeczy, które no, trzeba z czegoś, wiesz, zapłacić. I nawet jak damy te 60 dni, to i tak u niektórych klientów mamy 90, więc my i tak musimy założyć, nie wiem, coś milion czy dwa. I, i, I wiesz, i w ten sposób to wygląda. Zastanawiam się, dużo firm jest prowadzonych w ten sposób, i ludzie o tym nie mówią, czy to jest niestandardowy proces podejścia do rozwoju? Znaczy, wydaje mi się, że w, no ja nie spotkałem firmy jeszcze, ale na pewno takie są, w której w, właściciel firmy czy właściciele palą, ca no prawie cały zysk, tak, w sensie to już nie są... Czasy, brzmi, brzmi ryzykownie. No, no tak, no w sensie na pewno, wiesz, no jak, jakby jak, wiesz, chociażby to nasze, nasze to biuro w tym wieżowcu, tam wiesz, tam 29 piętro czy coś, no ja to jak pewnie wspominałem już, że ja to wynajmowałem, jak mnie na to nie było stać, że wiedziałem, że za 6 miesięcy muszę mieć 50 tysięcy zysku więcej miesięcznie, a za rok 100 tysięcy zysku miesięcznie więcej, jak już się jakiś tak... Już mnie stać i już jesteśmy powyżej tego, w międzyczasie i tak zrobiliśmy dzięki <głos》>, zrobiliśmy... Ileś jeszcze więcej takich ruchów, ileś tam kosztów nas i tak zaskoczyło i to wymusza na tobie, że musisz rosnąć. No ale z drugiej strony, duży biznes jest dużo ciekawszy. Znaczy, po prostu, każdy. To, są, to tak, jak robisz coś, jesteś w czymś coraz bardziej, coraz lepszy, Coraz głębiej wchodzisz w jakieś specjalizacje, jesteś na przykład designerem i wchodzisz, poznać jakieś super, jakieś narzędzie, jakiś styl projektowania, wiesz, jakby odkrywasz to. No i tak samo jest w biznesie, że duży biznes wymusza na tobie nowe umiejętności, a dla mnie w tym wszystkim chodzi o rozwój, więc ja chcę zobaczyć, jak jest robić holding. Potem chcę zacząć, jak jest robić holding międzynarodowy i uczyć się tego jak działają finanse i jak działa wiesz wszystko nie? to jest bardzo ciekawe podejście i jak przed tym spotkaniem się zastanawiałem trochę bo mam wrażenie że jesteś masz ogromną ilość motywacji bądź presji i Teraz, jak opowiadasz mi o tym, to wydaje mi się, że wiem, jak, jak budujesz sobie jakby fundamenty po to, żeby być, żyć w takim tempie, bo w gruncie rzeczy ty się nie możesz zatrzymać teraz. No, to znaczy, wiesz, zrobiłem parę decyzji, które to amortyzują i to też nie jest tak, że, że to jest jakieś usztywnione i że teraz jakby było ciężko, to nie mam jakiś, wiesz, planu B, C i, i tak dalej, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, no, w sensie, to, to jest takich opcji, plus jestem w tym tak bardzo, że dla mnie to jest taki. Bezpiecznie, żeby spać spokojnie, to mam na to parę patentów, ale, ale ogólnie, no to jest duża presja nieustająca i pewnie najtrudniejsza jest w tym, jak. Na no to pewnie o roli lidera czy coś, to wiem, że tam, tam zgłaszali ludzie przez naklejkę na Instagramie, jakie jak ten, to może, może do tego się tam wrócimy, więc może nie wyprzedzam, albo nie jest jakąś myśl. Dobra. Um... Ale ja i tak chciałem cię zapytać o presję. Bo domyślam się, że to jest ogromna presja na tobie tym bardziej, bo jak masz presję na sobie, ale jesteś sam, pracujesz sam, to to jest presja, którą łatwo w miarę, którą łatwo sobie poradzić. Ale jak masz presję, gdzie dużo osób jest od ciebie zależnych, to to już jest wtedy dosyć bardziej, dosyć dużo cięższe. I zastanawiam się, czy masz jakiś system zarządzania tą presją, czy po prostu dużo pracujesz? No mam bardzo rozbudowany system Samozarządzania sobą i dbania o siebie, który i tak nie jest wystarczający. To nie jest tak, że wiesz, że żyję w jakimś magicznym świecie jednorożców, w którym wiesz, po prostu wstaję rano, medytuję, robię journaling i jestem super szczęśliwy, wiesz, firma rośnie i wszystko jest super. Nie. Większość moich dni jest powiedziałbym wręcz negatywna. Ja zauważyłem, że w biznesie dostajesz tyle kopów w dziennie, że co się uśmiechniesz, już ci się wydarzy, jest spoko. To dostajesz, wiesz, na przykład, dobra, straciliśmy deala za kilkadziesiąt tysięcy, mhm. przychodzi następnym, wiesz, okej, okay, dobra, od, załata to dziurę. Po czym dzień po tym, jak już masz podpisać umowę, zwalniają prezesa tej firmy i on mówi, dobra, sorry, już nie mogę tego podpisać. I potem wiesz, i tak po prostu, wiesz, ja mógłbym tak wymieniać nieskończoność, tylko nie chcę przynudzać takimi przykładami, no, ale nie, chodzi w ogóle o to, że nudne, to ty musisz, no, ale wiesz, musisz po prostu siedzieć i tak już mówisz, dobra, kurwa, <laughs> jakby, co zakład. jeszcze, nie, co jeszcze, nie, ale mówisz, no dobra, nie mam wyjścia, muszę dać radę, to jest tak jak na siłowni, tak, mm -hmm. nie chcę ci się czegoś robić. Ale robiąc to po... czasem się chce tak jak jesteś wypoczęty jak jest wszystko super ale właśnie w biznesie rzadko jesteś super wypoczęty że tak ci się super chce zwłaszcza pod taką presją. Tak więc masz takie długoterminowe korzyści z tego i satysfakcję czasem krótkoterminowe czasem jak się zbliżasz do jakiegoś momentu o który walczyłeś że zautomatyzuje firmę i już zaczynasz widzieć te dashboardy na żywo i mówisz kurde wreszcie nie to jest zajawka. No, ale potem... A, no jasne. No ale wiesz, ale potem przychodzi znowu rzeczywistość i znowu coś się okazuje, że już miałeś się tam przenieść na Google Workspace, Google Workspace Microsoftu, ale znowu coś nie działa i czekasz kolejny miesiąc, a to jest dla ciebie kolejny etap, żeby zautomatyzować całą firmę. No i wiesz, tak myślisz sobie, dobra, ile jeszcze kiedy zrealizujesz tę swoją wizję? W międzyczasie dostajesz 100 strzałów finansowych, w międzyczasie rynek krzyczy, że jest źle, w międzyczasie ktoś tam z zespołu jest z czegoś niezadowolony. I tak naprawdę, jak jesteś takim top liderem, to do ciebie spływają głównie negatywne informacje, w takim sensie, że jak już ktoś nie daje sobie z czymś rady i mimo tego, że mamy super ludzi, to, to, no to przychodzą. Już ja już tylko wiem, co ktoś powiedział najgorszego, co klient zrobił najgorszego, i tak dalej. A te rzeczy, które są dobre, tak przyjmujesz, no dobra, no super, robimy kampanię tam X milionów, pewnie będziemy walczyć z nią jakąś tam, wiesz, nagrodę branżową, czego wcześniej nie robiliśmy. Teraz zdecydowaliśmy, że będziemy takie rzeczy robić. No ja ty tak mówisz, dobra, spoko, nie? W sensie jakby... A nie myślałeś o tym, żeby zatrudnić kogoś od e, gaszenia pożarów? Myślisz, że ktoś by się w tym sprawdzał w ogóle? Znaczy ja uważam, że cały, cały mój zespół taki menedżersko, czy nawet wiesz, ja w, um, podzieliłem się udziałami jakąś tam drobną pulą w Tigers i mianowałem prezes zarządu w, de facto w największej firmie, która radzi sobie, no, mega super, ja w tej firmie mógłbym, de facto technicznie rzecz biorąc, w Tigers ja już nic nie robię, w takim sensie, znaczy okej, okay, chodzę na jakieś obrady EFI, tej Nagrody marketingowej, staram się włączać, ale to jest takie proaktywne, że nie muszę reaktywnie gasić jakiegoś pożaru i wpadać. I muszę powiedzieć, że Karolina, która jest prezesem zarządu, Moim zdaniem ona w przyszłym roku będzie bizneswoman roku, w sensie jakby jeżeli w kryzysie zrealizujemy nasz plan, który mamy, który jest super, ma super jasną wizję na tej firmę, bardzo taką pro bardzo, no, mega, nie, w sensie jakby... I jest taka nagroda, um, bizneswoman roku? Jest, jest, jest i szczerze chciałbym, żeby chciałbym, żeby to wygrała, bo moim zdaniem na to zasługuje, w sensie jest, jest, to, jest to jest miazga, wiesz, ona tam ostatnio mieliśmy takie warsztaty strategiczne, gdzie Tigers po wydzieleniu tej części ludzi do tego holdingu, tych takich, co obsługują te procesy księgowo, administracyjno, finansowo, hr różne. Mhm. Mm, no, trzeba było troszeczkę odświeżyć jakby strategię, no bo jesteśmy w nowej rzeczywistości, gdzie Tigers nie musi być żadnym holdingiem, tylko może być po prostu zajebistą agencją digitalową i tyle, nie? No i zaczęliśmy odświeżać tę strategię i powstała taka trochę wizja, że dzięki mm, takiemu niepodrabialnemu standardowi transparentności, odwagi. Mm, to, że jesteśmy w stanie robić jakiś tam określony typ projektów. No ja wiem, że ona to zrobi. W sensie, że może być kryzys, jaki... Jak cokolwiek by się nie działo, że ona sobie z tym da radę. Ja chcę dostarczyć do tego te automatyzacje, to zaplecze. Um, ona i... długo pracuje w Tigerze, czy znalazła się specjalnie pod tą pozycją? E, wiesz co, pracowała dwa lata, potem pracowała po stronie klienta... rok czy półtora. Potem pracowała po stronie klienta e, w Storytelu od audiobooków. Um, i potem wróciła do nas na pozycję head of social media, czyli zarządzała działem Social Media. Potem jak połączyliśmy ten dział z performance marketingiem, to została Head of Customer Success, czyli wszystkich obsługowych rzeczy. No, dzisiaj w tym zespole mamy, wiesz, tam zespół wideo, jakieś. Rozbudował media, się, bardzo się rozbudował. Tam jest chyba z 60 osób. No i w maju tego roku na siódme urodziny firmy. Ja stwierdziłem, że to już jest czas, żeby jakby nie zajmować się tym. Bezpośrednio, że szczerze powiedziawszy ona to zrobi lepiej, bo biznes potrzebuje osoby, która jest taka, wiesz, jakby potrafi poprowadzić ze sobą ludzi, ma taką pozytywną energię, a ja przez to, że byłem w wielu projektach i tak dalej, wiesz, jak ja przychodzę do firmy, co jest bardzo złe, bo, boją, boją się ciebie ludzie? Boją się, boją, to autentycznie, w sensie, jakby wiesz, ja na zewnątrz raczej jestem taki pozytywny, ludzie mówią, że to jest jakieś tam inspirujące, fajne i tak dalej. Ja muszę na tym popracować, bo przez to, że było naprawdę ciężko i, i naprawdę, to jest naprawdę wymagające, to co, co robię i fizycznie, i intelektualnie, i tak dalej, no to często przychodziłem do firmy na no takim po prostu w kurwie, nie, w sensie na zasadzie takim, że po prostu wchodzisz, i jest takie, że nie jestem negatywny do ludzi, ale oni widzą, że jestem na takiej mega spinie. Nie? No i a tutaj mamy osobę, która jest bardzo wymagająca. Karolina jest bardzo wymagająca, wymaga bardzo wysokiego standardu, ale też jest bardzo pozytywna, taka, wiesz, wspierająca dla ludzi, stara się dotrzymać każdą obietnicę, wiesz. A ja coś rzucam, jestem taki bardziej wizyjny, że mówię, możesz to zarabiać tyle i tyle, nie? Jak ktoś to traktuje jako obietnicę. Ja my nie zrobiłem żadnego planu na to. Ja naprawdę wierzę, że może, wiem, że może ten, ale mi się nie chce tego wymyślać. Jakby to jest dla mnie niewarte uwagi. A ona jest taka, że umówi się z kimś, wie ile dokładnie. Ta osoba chce, co musi zrobić, żeby tam dojść, będzie czekować tę osobę, czy tam jest. I wiesz, jakby tu się trochę różnimy, chociaż ja się dużo od niej nauczyłem w tym kontekście, i teraz w tych innych biznesach, które wspieram mocniej, tych mniejszych, no to już jestem dużo bardziej taki. Przyziemny. W sensie ja naprawdę chodzę na takie sprint planning, jakieś takie rzeczy jestem tam, słucham, oglądam. A musisz, um, musisz udawać, że słuchasz, czy rzeczywiście słuchasz? Nie, słucham, słucham. W sensie no wiadomo, jak są jakieś techniczne rzeczy o tej automatyzacji czy coś, to jakby tak staram się osłuchać, ale jakby też no nie wchodzę w to. Ale jeżeli chodzi o takie popychanie jakiejś decyzji, jak, jak słyszę jakieś nieefektywności, bo jednak wiele tych osób jest młodych, i na przykład próbują coś zrobić w jakichś obradach, czekają na coś się mówię, dobra, weź, weź nie pierdol, w sensie idź do tej osoby. powiedz, że ma być na jutro. To nie jest żaden. Nie pytaj dziesięciu osób, tylko iść do jednego team lidera, żeby ci powiedział, jak to się robi. Jak nie wie, jak to się robi, to jest słabym tym liderem. A nie pracujemy ze słabymi, więc po co pytać czterech? tak? W sensie pytaj jednego i powiedz, że potrzebujesz na jutro. Albo spytaj czterech, który może Ci dać to na jutro i że jeden musi. Nie? Mhm. I wiesz, najgłóźni okośle rzeczy, na które czekaliśmy tydzień, można zrobić następnego dnia. Tylko ktoś musi mieć tę śmiałość i dojrzałość, żeby wiedzieć, że można oczekiwać czegoś szybko. I jak ludzie reagują, jak powiesz im, mówisz im rzeczywiście właśnie pierdol? Powiem ci szczerze, że to jest bardzo ciekawe, ale zacząłem znowu tak mówić. I ludzie nie mają z tym problemu, przynajmniej większość, bo intencja jest mega pozytywna. W sensie ja chcę tych ludzi rozwijać, ja chcę, żeby oni skupiali się na właściwych rzeczach, chcę, żeby byli skuteczni, z bycia skutecznymi jest, jest satysfakcja. I ja poszedłem do takiego momentu, gdzie starałem się mówić wszystko pozytywnie. Wszystko delikatnie. Ja po roku myślałem, że po prostu wszystkich rozstrzelam. W takim sensie, że wiesz, jakby. Dałem <grym> sobie musiałeś wkręcić, się hamować cały czas. Tak, dałem sobie wkręcić te wszystkie teorie z tych książek o zarządzaniu, że wiesz, o służebnym przywództwie, to tam, wiesz, czy ten jakiś Harvard Business Review, że wszystko musi być inkluzywne, przywództwo służebne, wszystko takie, śmiałkie, owakie. Dla mnie to jest bullshit. Trzeba to chyba dopasować do charakteru, nie? Tak, no, na pewno. I co więcej. Jakby, okej, okay, rozumiem, że w jakiejś korporacji czy coś, to jakby ciężko jest przejść i tak komuś powiedzieć, chociaż też pewnie można polemizować, ale dużo bliższy jest mi ten, ten styl zarządzania, który, o którym mówi Ben Horowitz w książce Hard Think About Hard Things. Czytałem. Bardzo fajna, moim zdaniem, książka, i on mówi, że lider ma na sobie taką presję, że musisz się z ludźmi dzielić tym, co jest negatywne, mówić wprost i że ludzie to cenią i że i tak jakby finalnie ta odpowiedzialność jest na tobie, masz na ciebie, więc już sobie nie dokładaj więcej, bo jakby nie, nie dźwigniesz tego. I raz czy drugi, ja naprawdę mam tak, że przychodzę i mówię, dobra, z, ktoś mówi, Ostatnio mieliśmy tak, że mamy taki system wprowadzania danych, taki największy, finansowych, przychodowych, które uzupełniają w zasadzie wszyscy ludzie w firmie, mniej więcej mówiąc co robili, i to spływa do jakiegoś tam wspólnego miejsca. I my teraz zamieniamy, to jest ostatnie miejsce, gdzie pracujemy jeszcze na Excelu, i zamieniamy to na Airtable, który jest dużo bardziej, tam się łączy przez API ze wszystkimi, jest szybszy, lepszy i w ogóle. I lider tego projektu mi powiedział, że to będzie gotowe w listopadzie. I on wie, ej, nie pierdolę w sensie, jakby, jak w listopadzie, w sensie niemożliwe. W sensie, nie, po prostu ja tyle nie będę czekać, nie interesuje się to. I mówię, co, co musimy zrobić, żeby to było. I to było, w, to było 15 sierpnia, e, rozmawialiśmy, że to będzie w listopadzie. I mówię, dobra, co musi się wydarzyć, żebyśmy mieli to 15 września? I on wie, że niemożliwe, że niemożliwe, nie? No i nagle tak się okazuje, że. Jak się przyspieszy decyzyjność, czy patrzysz, co jest wąskim gardłem w procesie, czyli myślisz procesowo. Świetna książka, niestety po angielsku jej czytam, więc nie znam tytułu. High Output Management, która mówi, ci mapuje procesy, i tam wiesz, ci Andy Groove z, z Intela to napisał, i on mówi, że jak patrzysz na proces, to zobacz, co jest wąskim gardłem, bo wokół tego musisz optymalizować proces. No i już okazuje się, że wąskim gardłem nie jest to, że ludzie o auto, automatyzacji nie mają czasu tylko oni czekają na różnego rodzaju decyzje. A ja mówię, dobra, to ja wchodzę w projekt i każdą decyzję, którą potrzebujecie, będziecie mieli w 24 godziny, nie? I nagle się okazuje, że projekt się skrócił, wiesz, po prostu tyle, bo nie ma tych przepływów, gdzie czekasz na coś. Mogłeś podjąć te wszystkie decyzje? A poznałeś się na nich? Musiałem się bardzo mocno wgryźć. Wielu, w wielu tych technicznych aspektach musisz skonsultować, ale wiesz, dla mnie to jest konsultacja tak dobra. Nie wiem, jak ktoś zrobić. big picture, bo ja tworzyłem te systemy de facto najpierw na Excelach, potem z czyjąś pomocą już nie sam, bo nie znam aż tak dobrze Excela. Teraz, teraz z nimi. I, I wiesz, skoro ogarniam całość. Ogarniam mniej więcej, jak działa automatyzacja, ogarniam, jak działają mniej więcej procesy w firmie. Jak czegoś nie wiem, to wiem, do kogo iść, no bo sam tworzyłem tę strukturę, więc ja nie muszę zastanawiać z kim do czegoś iść. Tylko po prostu idę prosto na przykład do Martyny Celów, która jest teraz zarządza tym działem, head of customer, success, znaczy menadżerka zespołu Customer Success po Karolinie. Nie ja wiem, że od niej dostanę jakąś informację. Ja mówię, słucham, to jest ważne. Potrzebuję tego na jutro. Daj znać, czy dasz radę, czy mam rozmawiać z jakimś innym tym liderem, bo dla nas to jest mega ważne. I ona, wiesz, proaktywnie wychodzi, mówi: Dobra, spokoju już się zastanawiam, odbijam z nią myśli. Raz od zespołu technicznego, raz od takiego, ale finalnie ja mówię: Dajcie mi szybko dane, a ja dam szybko decyzję, bo brak decyzji to też jest decyzja. W sensie, jeżeli siedzisz i się zastanawiasz i wiesz i, 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 i tak dalej, Ma to, nie to opóźniasz de facto wszystkich. nie? Jednak już okazuje się, określa, że ludzie, których praca kosztuje cię dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, nie mogą, nie możesz wykorzystać tego potencjału, bo cały Cały czas się zastanawiasz. Ja tak miałem z wyborem tych narzędzi, że tę koncepcję w pełnej automatyzacji miałem już wiele miesięcy temu, ale bardzo długo się zastanawiam, jakie narzędzia dobrać. Napisałem o tym taki wywalony artykuł na LinkedInie, jak, jakie narzędzia w końcu wybraliśmy i dlaczego. No ale wiesz, to, to było za długo. W sensie jakby. No. Czemu, co ci co sprawiło, że te narzędzia tak długo wybierałeś? wiesz, to przywiązanie do wizji, żeby robić wszystko w jednym narzędziu. Ale ty się na tym nie znasz tyle, żeby podejmować te decyzje. No wiesz, chyba. ale research systemów ERP, tych Enterprise Resource Planning, to ja już to robiłem dwa lata temu, rok temu... Wiesz, te, te możliwości Microsoftu musiałem poznać, tych Exceli, tego wszystkiego, no bo też tworzyłem ten system, więc coś tam wiem. Rzeczywiście nie jestem super w tym obeznany, więc musiałem trochę researchu zrobić. Bo się właśnie zastanawiam, że z takiej decyzji chyba powinno się podejmować z deweloperami, którzy ci po prostu powiedzą, wybierz to, tak, no, wybierz Tak, aczkolwiek to. z mojego doświadczenia, powiem ci, że poleganie, że ktoś podejmie za ciebie ważną decyzję w biznesie, albo nawet ci da jakąś super rekomendację, ci ludzie, nie zdajesz sobie sprawy, jak jesteś takim mózgiem operacyjnym, że ty jesteś jedyną osobą, która zna każdy dział, historię, czemu takie decyzje były podejmowane, i w zasadzie nigdy w ważnym temacie dla mnie. Takim kluczowym, nie udało mi się uzyskać wartościowej ekspertyzy z zewnątrz. I ja wiem, że to może brzmieć kontrowersyjnie, jak ktoś powiedzieć, że ale jak to, że przecież, no, w sensie, no nie, jeżeli jakby biznes ma jakiś swój unikalny model, jakąś historię, super szybko rośnie, to trzeba to go kontrolować. że ktoś weźmie za ciebie odpowiedzialność de facto i ci powie, że to narzędzie jest lepsze od tego, nikt nie chce też tego zrobić, bo to jest duże ryzyko, albo może to robić w sposób nieprzemyślany, nie rozumiejąc do końca twoich potrzeb. Więc, finalnie, niestety, ja, znaczy, niestety, niestety, bo to było ciekawe, Musiałem porzucić tą koncepcję, że zrobimy wszystko na jakimś Microsoft Dynamics czy czymś takim, bo to jest stary model. Jedno narzędzie do wszystkiego, dokupujesz moduły, one się dosyć łatwo ze sobą integrują, no bo to jest jeden Microsoft, czy tam nie wiem, jakiś SAP, czy coś w tym stylu. Uzależniasz się od tego narzędzia, kupujesz drogą firmę wdrożeniową, oni ci mogą położyć to wdrożenie albo nie. Proces trwa bardzo długo, oni mapują te procesy z, z członkami Twojego zespołu itd. Masakra, nie? No i na się okazało, że świat ten powiedzmy nowoczesnych narzędzi i otwarte ich nowoczesnego API, tych narzędzi, pozwala ci skorzystać z najfajniejszych aplikacji w swojej kategorii. Dajmy na to, że nie wiem, dla kogoś najlepszym komunikatorem może być slack. Duże możliwości automatyzacji, fajny design, nie wiem, coś takiego. No i zdecydujesz się, że wybierasz to. Patrzysz na narzędzia do zarządzania zadaniami, uznajesz, dobra, Clickup jest najfajniejszy, może trochę muli, ale Dostali super rundę finansowania, przyspieszają go, mają mnóstwo fajnych funkcji, dobre api. No i wiesz, no dobra, to zamiast kupować jakiegoś, wiesz, dokładać do Microsoftowego tego potworka, jakiś Microsoft Planner, który, wiesz, no jakby Teams, który też tak, no spoko, korzystaliśmy z niego długo, ale wygląda jak wygląda. jakby... Psuje się. No tak, no jak każde narzędzie zresztą, ale wiesz, chodzi mi o to, że nagle się okazuje, No w sumie jeszcze nie spotkałem, jeszcze, no. I wiesz, jednak jak się okazuje, te narzędzia mogą ze sobą bardzo fajnie rozmawiać, jeżeli jasno w zespole określisz, które narzędzia jest do czego i egzekwujesz to, czyli ludzie wiedzą, że chcą sobie popisać na czacie i to idą na slacka, ale jeżeli chcą na przykład, nie wiem, zajrzeć do firmowej Wikipedii, więc największych błędów, że nie miałem takich przed pierwsze 7 lat istnienia firmy, myślę, że jeden naprawdę top trzy największych błędów brak firmowej Wikipedii, jak robimy rzeczy, jak procesy, znaczy no, mieliśmy spisane procesy w jakiejś tam. Asanie czy w czymś, ale to, to było bez, bez sensu. I ludzie Więc... serio to używają? No, w sensie, jeszcze nie wszyscy, ale już na przykład liderzy się nauczyli, że jak trzeba podjąć decyzję, to zamiast spisywać kolejny proces w 500 miejscu, to załóżmy, że nie wiem, mieliśmy jakąś dyskusję, jaka jest rola tym lidera. To zamiast tworzyć jakiś, wiesz, dokument na 10 stron, czy znowu się naradzać czy coś, no to jak już raz o tym rozmawialiśmy, to spiszmy to sobie w Notion, zróbmy to tak ładnie, wizualnie, tak jak Notion pozwala. I jeżeli następnym razem będziemy mieli jakiś dylemat, to pracujmy na tym w trybie komentarzy i spróbujmy to nawet skracać, a nie wydłużać. Czyli trochę tak jak, już nie pamiętam, czy to chyba Elon Musk, czy ktoś mówił, że jak, żeby było takie prawo, że jak chcesz prowadzić nową ustawę, to musisz skasować dwie inne. Nie? I ja też chciałbym, żebyśmy doszli do takiej esencji tego, o co chodzi w tych poszczególnych firmach, poprzez pracę na dokumentach współdzielonych, które są ładne, szybkie, wiesz, nowoczesne, dają ten feeling, i żebyśmy mieli wspólne mapy myśli, że ja we wszystkich firmach mam te same trzy działy, Business Growth, Customer Success, po to, żeby można było wejść do tej firmy szybciej, szybciej się rozpoznać. Załóżmy, że potrzebujesz przerzucić, nie wiem, sprzedawcę z firmy do firmy. To on wchodzi i ma dokładnie te same narzędzia, które pracuje w dokładnie ten sam sposób, zmienia się tylko produkt, nie? Proces sprzedaży jest prawie ten sam albo ten sam i wiesz, on się porusza po tych samych mapach myślowych dzięki czemu ten biznes jest znowu bardziej efektywny. Nie? Jakie są minusy tej automatyzacji? Bo opowiadasz o tym, jakby to było ro ro genialne rozwiązanie i wiesz, że tak jest, ale na pewno są jakieś minusy. Czyli na przykład jeśli masz trzy firmy, to domyślam się, że jeśli starasz się je zautomatyzować w ten sam sposób i zrobić procesy w ten sam sposób, to jednocześnie one troszeczkę tracą, bo każda firma miałaby pewnie troszeczkę lepsze wyniki, gdyby miała swoje własne procesy dopasowane do biznesu, w którym są. No Myślę, że to trafiłeś w punkt, bo to jest usztywnienie, w pewnym sensie, że często jest tak, że ludzie myślą, że sami coś wymyślą lepiej, może czasem mają rację, ale uważam, to zmieńmy proces dla wszystkich wolniej, zastanówmy się, co jest nie tak, sprawdź, czy na pewno się na przykład nie wiem, ostatnio dyskusji, bo jeden ze sprzedawców w jednej ze spółek mówił, że on robi notatki w Notion, a ja mówię, nie, rób w tym pipe drive a on mówi, że w Notion są fajniejsze i tak dalej. I nagle się okazuje, że on wykorzystuje Notion, bo nie zdaję sobie z tego sprawy, że w tym pipe drive są jakieś opcje, na przykład jakiś tam custom, Fields czy coś. No po prostu musiałem z nim spędzić chwilę, żeby wytłumaczyć, że to, że, że po prostu on nie zna dobrze narzędzia, bo być może kiedy indziej by się okazało, że on ma rację i trzeba jakoś poprawić system robienia notatek z koli sprzedażowych, bo na przykład Pipedrive czegoś nie udostępnia, okazuje się, że udostępnia. I często się okazuje, że to, co uzna, uznajemy za brak sztywności, jest de facto takim trochę, znaczy nie zarzucam tego temu gościowi, ale chodźmy tutaj takim trochę lenistwem jakby intelektualnym że być może ten system jest dużo bardziej przemyślany i dobry i odpowiada na potrzeby z kilku lat, tylko trzeba go dobrze poznać, czyli de facto to, co należy do mnie, jaki obowiązek, czy do ludzi, którzy współtworzą tę firmę, to jest jakby dobry onboarding do tych narzędzi, nie? Ja mam takie pojęcie, takie, że ludzie Oczywiście po angielsku, bo teraz dużo rozmawiamy po angielsku wewnątrz firm, więc jakby stąd tutaj tych angielskich zwrotów, ja też czytam książki po angielsku. Myślimy po prostu o ekspansji międzynarodowej. O, ja też często mówię tutaj jakieś rzeczy po angielsku. No ale też czasem, czasem ludzie się dopieprzają, tam na LinkedInie coś napisze po angielsku, jakieś słowa, ludziu ludzi, o, nie, nie znasz nie, polskiego, nie, tam wiesz i tak dalej, nie? Nie giną. No też, też mi się tak wydaje, w sensie, że jakby. Są sytuacje, w których to jest uzasadnione, ale jeżeli chcesz robić międzynarodowy biznes, to kurczowe trzymanie się polskich zwrotów tylko cię ciągnie w dół de facto. Nie? Ja już na przykład większość tych dashboardów, narzędzi mam po angielsku, bo jak chcę kupić spółkę za granicą, to ja nie chcę im tłumaczyć, czy to jest marża, tylko niech oni wiedzą, to rozpoznają. I ostatnio oswo, ktoś fajnie w komentarzu odpowiedział, czy ktoś używa stwierdzenia poczta elektroniczna, czy mówią wszyscy e-mail. No, no, no. <laughs> Dobra, to jest pobożny temat, mało ważny, więc trudno nam, że ktoś będzie niezadowolony. Eee, ale coś chciałem co, 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 Jakiś był wątek z tym. Eee, Chciałeś powiedzieć e, e, stwierdzenie po angielsku to... odnośnie wprowadzania ludzi w tule, Dobrze pamiętam? Tak, tak, coś takiego, ale nie pamiętam, jaki to był, jaki to był e, wątek. W każdym, w, w każdym razie. Hmm. Ale ja, ja chcę jeszcze coś mhm. powiedzieć o tych tulach, bo to jest też e, drugi downside, który widzę, i to też jest angielskie słowo: że ludzie są przyzwyczajeni do jakichś tulów. I teraz, jeśli ja, załóżmy, byłbym grafikiem i pracowałem w Photoshopie, a przychodzę do was i wy robicie w Figmie, która jest według mnie lepsza, mhm. to jednak jest to dla mnie taki proces wdrożenia się na, na co najmniej dwu, dwóch tygodni, dla osoby, która się wolni, uczy, pewnie nawet półtora miesiąca. Mhm. Więc to spowalnia niektórych ludzi i mhm. też tak, może odstraszać. A dlatego, w, jakby jedna sprawa, to są narzędzia, które są obowiązkowe z jakiegoś powodu, czyli nie komunikujemy się na mailu, wymieniając sobie maile. To, to jest tylko na komunikację zewnętrzną z innymi firmami, nie? I jakby to jest święta zasada i to jest usztywnione, bo jakby musisz mieć pewność, że jak jesteś w jakimś narzędziu, to znajdziesz tam odpowiedź. I to jest pytanie, czy chcesz być w firmie, gdzie chcesz uzyskać jakąś odpowiedź, to musisz sprawdzić cztery różne miejsca, bo każdy robi to inaczej. Czy dążymy do tego, żeby ktoś wiedział, że jak chcę znaleźć jakieś takie ponadczasowe informacje, to wchodzę do Notion, wpisuję wyszukiwarkę, albo wkrótce przez chatbota na przykład pytam, ej, słuchajcie, gdzie jest papier toaletowy? Nie? I chatbot ci odpowiada, słuchajcie, w szafce tutaj i tutaj. Macie takiego chatbota? Nie, znaczy zaczęliśmy go robić na Teamsie, ale przez to, że zrezygnowaliśmy z Teamsa, no to jakby wstrzymaliśmy go. Zresztą tam dużo <laughs> ludzi jeszcze z niego nie korzystali, bo był jeszcze dosyć niedoskonały na wczesnym etapie. a dla mnie, następnym etapem, jak już skończymy te porządki, i te przenosiny na nowe narzędzia. To jest kwestia właśnie zbudowania takiego chatbota, żeby jeszcze odciążyć ludzi z takich głupich rozproszeń. Gdzie jest to? Gdzie jest tamto? Ile kosztuje to? Jakie są zasady podróży służbowych? Jakieś coś tam. Po co człowiek ma na to odpowiadać? To jest strata czasu jego i w ogóle energii, nie? I już przypomniałem sobie ten kontekst tym słowem. Ja uważam, że jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest bycie takim digitally fluent, czyli takim biegłym w narzędziach. I jak ja na przykład zauważyłem, że ludzie w, w Tiger zaczęli pisać do firmy takiej IT... To myślę, wiesz, zainstalują cię Windowsa i wiesz, i powiedzą ci, jak co zrobić, jaki komputer zawiesić. Ja uważam, że to jest średniowiecze i korpo. W sensie jakby no, jakby, no offense, ale jeżeli pracujesz w digital marketingu i nie jesteś w stanie zgooglować swojego problemu no to, to dla mnie, to ja nie chcę w takiej firmie pracować. W sensie jakby, ja nie mówię, że nie można korzystać z zewnętrznych usług, które są wspomagające i na pewno są problemy, z którymi warto uderzyć, ale to buduje takie lenistwo, nie? Wiesz, ale ta osoba może to szybciej rozwiązać. Może, jak, jak może. Jak ktoś się nie działa z mailem na przykład, to ja zawsze pisałem do serwisu, bo ja bym to mógł googlować, ale zajęło mi to pół dnia. Tak, tylko wiesz, rozróżnimy tematy, które rozwiązujesz jednym googlowaniem, versus, wiesz, na przykład załóżmy, że się zepsuje ekspres do kawy, no to w pewnym momencie, jak dajesz przyzwolenia, że z każdą rzeczą uderzamy do zewnętrznej firmy, która... to de facto zaczynasz pracować z owcami, a nie z tygrysami. No bo co to w ogóle jest? W sensie jakby ostatnio zauważyłem, ekspres do kawy się zepsuł i ktoś tam dzwoni do ludzi od ekspresu do kawy. A moja dziewczyna akurat na mnie czekała, przyjechała do biura, zgooglowała to, coś tam wyjęła, wsadziła, dwa razy nacisnęła jakiś przycisk i przyjeżdża ten, ten gościu i mówi, no, to przyjechałem naprawić ten ekspres. A ona sobie akurat kawę już robiła, nie? No i mi się okazuje, że wystarczyło to zgooglować, nie? I czasem to jest takie, wiesz, jakby takie, mm, le... takie, wiesz... To jest moim zdaniem trochę naciągane, bo w przypadku ekspresu do kawy równie dobrze mogła to zgooglować i siedzieć nad tym ekspresem trzy godziny. Nie wiadomo było, co się zepsuło. No tak, ale póki nie zgooglujesz, to nie wiesz, nie? W sensie to jakby, no bo wiesz, to jakby tu nie da się stawić jasno granicy, no bo ani nie powiesz ludziom, że mają wszystko robić samy, bo to, sami, bo to jest jakby bez sensu i tu się zgodzę, a no z drugiej strony, jeśli powiesz, że wszystko ma rozwiązać ktoś inny, to co rozwiążą w końcu ci ludzie? Więc to jest de facto pewnej kultury kwestia. Jeśli trochę punktujesz takie rzeczy, które nie są właściwe, a starasz się promować takie postawy, które są właściwe, no to jest większa szansa, że nie będziesz przepalać godzin na prawnika, bo komuś się nie chciało przeczytać, nie wiem, MFS. No w sensie, Jak masz umowę z jednego wzoru i trzeba je tylko wrzucić do systemu i podpisać, no to przepuszczanie tego za każdym razem przez prawnika 300 zł za godzinę, to przy kilkudziesięciu osobach, które mo mogą to robić, to możecie wygenerować gigantyczne koszty, które są zupełnie niepotrzebne, tak? Ja Jeśli rozumiem... operujesz kilkoma procesami, to nagle te koszty po prostu rosną, jak Dokładnie, to jest wobec firma od informatycznych rzeczy, prawnik, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I nagle ci się robi na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No, takie rzeczy, które ewidentnie nie wymagają, ale to też rozwiązuje automatyzację. No bo jeżeli, wiesz, jeżeli masz proces, w którym wiesz, że jak napiszesz. Taki termin płatności, umowa z influencerem i tak dalej, klikasz i generuje ci się umowa, wysyła do tego człowieka. Jak on jej nie podpisze, to wysyła mu się przypominajka, że ma podpisać. Jak znowu nie podpisze, to ci się robi task w klikapie, zadzwoń do niego i mu przypomni, to tylko wgrywasz i możesz zapomnieć i nie musisz nikomu płacić za to. Nie? A to się nie wysypuje? Bo nie. to jest naprawdę. Naprawdę. W sensie, znaczy, na wczesnym etapie rozwoju jakiegoś scenariusza automatyzacji, może się zdarzyć, że coś się wysypuje. No ale mam od tego kilkanaście osób, więc jakby wiesz. Ten... I, I pewnie to całe przyspieszenie, które to daje, to i tak jest, i tak jest szybciej, nawet jak czasami coś się wy, wysypie. Dokładnie, dokładnie. Drogie jest wprowadzenie takiej automatyzacji do firmy? No właśnie, to jest największy. Ja dlatego tak się tym jaram, bo to jest takie... I jeszcze, no? jeszcze, jeszcze jedno mam przed tym pytanie. Mhm. Dla jakich to jest Według Ciebie firm rozwiązanie, czy to jest rozwiązanie dla firm malutkich też, czy dla każdej, czy raczej rozmawiamy o rozwiązaniu dla takich bigger enterprises? Enterprises to są dwa rodzaje automatyzacji, nie? w sensie jedno to jest Robotic Process Automation, to jest taka, taka RPA, czyli takie, że ktoś pisze Ci dedykowany soft pod Ciebie, bardzo drogie. który kosztuje setki tysięcy złotych, wdrożenie, to jest ten właśnie stary model, nie? że jest jedna aplikacja do wszystkiego, Wpinasz się, automatyzujesz, kosztuje, dużo kosztuje, dużo zajmuje, ale ma te wysokie standardy, takie, które udostępnia Ci rozwiązania kodowe, czyli na przykład, wiesz, stawiasz sobie swoją własną instancję, akurat w naukocie no też można, ale jakby yy, masz te wszystkie Masz te wszystkie wiesz, rzeczy związane z prywatnością, bezpieczeństwem danych na takim poziomie, jakiego wymaga Twoja korporacja. Nie? No to jakby to jest jeden sposób. A drugi to jest ten niskokodowy albo bezkodowy, czyli bierzesz jakąś platformę typu Make, Zapier i tak dalej, które dają trochę większe możliwości niż taki base Linker podstawowy, z którego często się gdzieś tam korzysta w jakimś e-commerce czy coś. I po prostu zaczynasz łączyć te narzędzia przez te scenariusze. No i teraz. Wiadomo, że początkująca osoba na nastuka tych błędów, że one się będą wysypywać i tak dalej. Jeżeli masz ludzi, którzy rozumieją API, potrafią pisać API w ogóle aplikacji i oni korzystają z tych narzędzi, no to dla nich to jest takie, no powiedziałbym, naprawdę mała szansa, żeby to się wysypało, a nawet jeśli się wysypie, to w okresie testowym, a nie jak już to puścisz de facto wdrożeniowo. I takie wdrożenia, my mamy coś takiego, tego się tak jaram, tą, tą tą firmą i tą automatyzacją, mamy coś takiego, że Umawiasz się na takiego Discovery Cola. Nie musisz się na tym znać, bo moim zdaniem nie da się wytłumaczyć komuś, czym jest automatyzacja, jak nie jest tego świata, tak wiesz, tak, mm, że te narzędzia ze rozmawiają i tak dalej. To jest takie trochę abstrakcyjne, nie? Ja, Umawiasz się na takiego Discovery Cola. Za 24 godziny masz techniczną osobę na, na takim, takim spotkaniu, które rozpoznaje Twoje potrzeby. I wy dostarczacie taką usługę? Tak, tak, mm -hmm. tak. I w ciągu tygodnia możesz mieć swoją pierwszą automatyzację. U nas taki tydzień pracy kosztuje 6 tysięcy, ale w ramach tego tygodnia pracy można już mieć swoją pierwszą automatyzację, żeby zobaczyć, jak to działa. Oczywiście, nie zautomatyzujesz całego obiegu dokumentów w dużej firmie za 6 tysięcy. To jest jakby mrządka, ale jakaś prostsza automatyzacja, czyli na przykład nie wiem, rekruter, zamiast umawiać się ręcznie z ludźmi, wystawia swój kalendarz im, i na przykład, jeżeli ludzie się umówią, to mu to wskakuje do kalendarza i coś tam mu tam, wiesz, nie wiem, wysyła pytania na dane stanowisko, jak się przygotować do rozmowy do tej osoby. Takie, wiesz, prosta automatyzacja, to można zrobić w tydzień od, od tej sekundy, nie? Mhm, ale wy dostarczacie głównie rozwiązania dla e-commerce'ów, z tego co rozumiem, nie? To nie? jest taktyka marketingowa, ponieważ automatyzacja jest właśnie dla wszystkich, w sensie jakby... Naprawdę i prywatnie można korzystać z automatyzacji, i w małej firmie, i w dużej, i w tych dużych też można te naukodowe no rzeczy robić, bo do przykładu taki Make, czyli dawny integromat, to taka firma, przez którą można automatyzować, jak masz tam, nie pamiętam, 50 tysięcy czy coś takiego. Możesz postawić swoją własną instancję Make'a, która ma te wszystkie zabezpieczenia z danymi, więc nawet korporacje mogą korzystać z tego typu rozwiązań. Ja pytałem o te e commerce y, bo zastanawiałem no. się, jeśli załóżmy wysyłacie tego waszego gościa od serwisu do nich na pierwszy tydzień, to pewnie są jakieś rzeczy, które głównie robicie dla nich jako pierwszą rzecz. Mm, nie wiesz, to to, że teraz wrzuciliśmy jakąś tam bezpłatna checklista, 40 automatyzacji w e-commerce i tam jakiś webinar będziemy z tego robić, to jest dlatego, że ja przez to, że automatyzacja jest dla wszystkich... To jest bardzo trudne z marketingowego punktu widzenia, no bo jak masz powiedzieć, wiesz, co to jest za segment klientów wszyscy, nie? Masakra, bo to nikt nie wie, że to jest dla niego bezpośrednio. Więc ja razem z Łukaszem Kuchną, który odpowiada u nas za marketing, zdecydowaliśmy, że robimy taką taktykę, że bierzemy jedną branżę na miesiąc, robimy super wartościowy content dla niej, stawiamy potem z tym contentem jakiś landing page, nagrany webinar i zbieramy lidę. odpalamy na to acy i to sobie hula w tle, a my się zabieramy za kolejną branżę, i wiesz, to pewnie w SEO fajnie wyjdzie itd. i tak dalej, a w tle druga osoba, Hania, która do nas dołączyła niedawno, prawdopodobnie będzie też zajmować się trochę przełożeniem tego na język angielski i będziemy robić to samo, tylko międzynarodowo, czyli jak skończymy taki e-commerce, który teraz widziałeś, to, to zacznie sobie żyć swoim własnym życiem w adsach bez tego wsparcia manualnego, że ja o tym piszę, wrzucam i tak dalej. I za miesiąc będziemy mieli jeszcze to po angielsku, a my się zabieramy za kolejną branżę, za kolejną i tak za 12 miesięcy chcemy mieć 12 branż międzynarodowo pokrytych, odpalone takie lejki i po prostu, wiesz, zobaczyć. Pewnie jedno zagra, zagra lepiej, drugi gorzej. Można te rzeczy poprawiać, no bo będziemy mieli nowe wnioski um, z automatyzacji tych biznesów. Hmm. Chcę jeszcze wrócić do tego, nie pierdol, bo to mnie zainteresowało. Um. Czy przestalibyśmy, że ktoś przechodzi do ciebie z jakimś problemem? Czy to mówisz tak do ludzi, których dłużej znasz, czy na przykład wstrzymujesz się do ludzi, który, którzy są na jakimś? Teraz trochę głupio zabrzmi, ale załóżmy na niższym szczeblu, więc nie, nie mówi. Ale oni też do ciebie pewnie nie przychodzą z problemami. Więc to samo z siebie troszkę. Nie, ja wynika. świadomie z nimi nie pracuję, bo wiem, że oni by nie wytrzymali pracy ze mną. W sensie jakby ludzie, z którymi pracuję, wiesz, 4, 3, 2 lata, no bo jakby w tak szybko rosnącej firmie, pamiętajmy, że jak firma podwaja się co roku, to praktycznie zawsze masz większość nowych ludzi. W sensie to jest nie, nie, nie do uniknięcia. Więc ludzie, z którymi pracuję dłużej. Tak, by wiesz, ja do nich nie przeklinam, tak? To nie pierdol, to tak? Czasem to jest takie żartem, tak? Bo ja nie mówię, nie pierdol, wiesz, jakąś złominą, tylko mówię, dobra, weź nie pierdol, w sensie jakby. Ja, 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 tak, rozumiem, tak, tak, no. Więc jakby to jest dużo bardziej na luzie i z nimi mogę sobie rzeczywiście na to pozwolić i oni też tak do mnie mówią, czyli na zasadzie, wiesz, jakby mamy bardzo zagorzałe dyskusje i wychodzimy i jest spoko, nie? w sensie jakby, i to jest fajne, to jest fajna, fajna kultura. A jak się do ciebie pracownicy zwracają najciekawiej? Nie, a, a no nie, po prostu, w sensie z takich to, jakichś tekstów czy coś, nie, to ty nie mam tak, nikt, mi jakoś tam, wiesz, nie wbija jakiś szpilek, nie, to, nie bo, mamy żadnych jakichś... A to odpowiadają weź nie pierdol? Um, myślę, że to zdarza się, no, w sensie zdarza się. Czyli CEO z tych spółek i tak dalej, to, to, to jak najbardziej, nie? W sensie jakby, czy czy, czy... W sensie nie pierdą, wiesz, to jest taki, taki symbol, tak? Bo bardziej chodzi o taki, o taki mindset, bo to, co jest bardzo ważne w roli lidera, co też sobie uświadomiłem, jak firma bardzo szybko urosła, nagle zaczyna się żarć, że ludzie czują się niepewnie, bo wszystko się tak szybko zmienia. No i załóżmy, że masz 80 osób w firmie, i 40 czy 50 z nich jest w niej rok albo krócej. I i tak dowożą do, wiesz, nas klienci w Tigers oceniają 4,7 na 5, czyli to jest pewnie najwyżej w całej branży, zakładam. Zrobienie czegoś takiego świeżym zespołem, to już w ogóle jest jakiś cud nad wisłą, nie? Więc jakby, ale Czemu oni. Czemu nie 5? No to ale, ale wiesz, oni są. Jest ta presja, że jest tak wysoki wynik. Oni przychodzą do nowej pracy i wszyscy mają super noty i tak dalej, więc jest jakaś presja. Firma się szybko zmienia, franek znowu odpala jakąś spółkę, coś gada, jakieś automatyzacji, zmienia nam wszystkie narzędzia, więc to jest ciągła zmiana. Bardzo duże tempo. No, więc to nie ludzie... każdy jest w stanie wytrzymać takie tempo. Co? Znaczy wiesz, z ich perspektywy to tempo nie jest wysokie, bo on, ich praca, oni nie muszą zapierdzielać. To jest właśnie takie naturalne skojarzenie, które oni też mają. Że skoro firma się szybko zmienia, to ja zapierdalam, ale no nie do końca. W takim sensie ludzie u nas. Robią per capita mniej klientów i mniej rzeczy, niż robili trzy lata temu, kiedy było nas mniej. I, ale przez to, że rzeczy się szybko zmieniają, to są dalej od głównego źródła informacji. Ja mocno pracuję nad komunikacją wewnętrzną, piszę taki cotygodniowy newsletter z, z asystentką, piszemy w sensie wspólnie. Aha. Raz w miesiącu wysyłam takiego bardziej filozoficznego maila o tym, co wiesz, jakieś takie koncepcje, właśnie takie w stylu właśnie pierdol na przykład, <noise> się, jakby, że o co chodzi, że wiesz, żeby, żeby akurat takiego nie napisałem, ale są podobne rzeczy, nie że właśnie tłumaczę im, że słuchajcie, nie dajcie się tam ciągnąć w dół przez takie i takie rzeczy, jesteście spoko, nie, 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 o, na przykład nie wkręcajcie sobie, że wiesz, że, że, że jakby to, że firma się szybko zmienia, to pamiętajcie, że nie dajcie się tam jakoś tam porwać, że są takie i takie na to, nie wiem, techniki, żeby oddzielić swoje myśli, emocje od faktów i, i pracować nad tym, wiesz, takie, dzielę się jakimiś takimi spostrzeżeniami, które mogą być dla nich pomocne, żeby się w tym odnaleźć. Dostajesz jakiś feedback od Odnośnie tego? Tak, tak. Aczkolwiek z, 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 to właśnie jest grono ludzi, którzy się mnie nie boją i wysyłają mi ten feedback, a nie zawsze tak, no, nie będę się tam wychylać i tak dalej. Ale ja wiem, że oni to czytają. W sensie dostaje taki feedback, że o, my byliśmy tam na jakimś spotkaniu wewnątrz, i ludzie mówili, że to było fajne na przykład, tak? Albo czegoś nie zrozumieli, mógłbyś się do tego odnieść za tydzień, bo to zabrzmiało tak i tak. No i jakby spoko. Nie? I, I oprócz dzielenia się tymi filozoficznymi. Mm, różnymi koncepcjami i, 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 i pracę nad tą komunikacją wewnętrzną, to jest to, to, i tak jakby właśnie ta wizja, ciężko jest zatrzymać tą pozytywną wizję, bo chciałbym powiedzieć o roli lidera. Czy muszę wrócić, żeby to było zrozumiałe dla słuchaczy, dla, mhm. dla nie? No, jakby jeżeli jesteś liderem i pracujesz z ludźmi, którzy są zagubieni, no bo jakby dużo się dzieje dookoła nich i nie są pewni, czy to rozumieją, i oni zaczynają przychodzić do ciebie ze swoimi wątpliwościami i co sobie wkręcisz, że to znaczy, że to coś nie poszło, że coś jest nie tak, zaczynasz przechodzić wkurwiony do pracy tak jak ja przechodziłem, to w pewnym momencie robi się bardzo nieciekawie, no bo zaczyna się robić negatywny vibe, mimo tego, że robicie niesamowite rzeczy, czyli masz super ocenę od klientów, masz takie rzeczy, wiesz, i ludzie zaczynają, i, i teraz o to chodzi w roli lidera, że lider musi przyjść z pozytywną wizją i powiedzieć, słuchajcie, Robimy to i to, będzie dobrze, z uśmiechem na twarzy, zapytać, co u ciebie słychać i tak dalej. I to mega rozładowuje ludzi. I teraz my mieliśmy ten problem, że u nas tym liderzy, i to z naszej winy trochę, czy, czy takie osoby, trochę weszły w taką rolę, że takiego. No, przydzielanie projektów, gaszenie pożarów i tak dalej, czyli oni też trochę de facto do nich jedyne co docierało, to jak w ich rosnących zespołach coś jest nie tak. Więc oni też zaczęli przechodzić trochę skwaszeni. Więc oni szli do menadżerów skwaszeni, a menadżerowie przychodzili do mnie skwaszeni. I nagle się okazuje, że wszyscy są skwaszeni, nie? Oczywiście tam i tak nawet te, te badania satysfakcji, jakkolwiek są niższe niż trzy lata temu, gdybyśmy mieli jakieś znowu najlepsze na rynku, no to i tak są wysokie i dobre. Szczególnie, że czasy się mocno zmieniły i mamy ten quiet quitting, super, wiesz, big Exit, wiesz, same takie bardzo negatywne właśnie, jesteśmy otoczeni negatywami, mm -hmm. ja w pewnym momencie powiedziałem, słuchajcie, to jest taka filozoficzna koncepcja, nie pierdol, tak? Na no, zasadzie tego nie powiedziałem, ale teraz mi to się tak ramuje. To wiesz, jak przychodzi ktoś do ciebie i mówi o Boże, tamto i tamto, to zamiast, zamiast wsiąkać w ten problem i nasiąkać tym i pływać w tych negatywach, powiedz mu, stary, wiesz, zajebistą robotę, jak mogę ci jakoś pomóc, to... Pomogę, jak nie, to nie, ale weź już, wyluzuj w sensie, wiesz, i pozytywną energią odbijasz, i wiesz, neurony lustrzane działają tak, że jak ktoś lider przyjdzie i ci pokaże, słuchajcie, idziemy w dobrym kierunku, wszystko jest w porządku, nie przejmuj się, dobra, coś ci nie wyszło, naprawimy i tak dalej, żeby przełożyć się bardziej na pozytywne myślenie, docenianie tego, co się dzieje i wejście w taką rolę liderską. No ale to przykład musi przyjść ode mnie, to mi pyta się o te systemy zarządzania sobą i te radzenia sobie z tą presją, w sumie nie odpowiedziałem, na to mam tego bardzo dużo. Mm -hmm. więc jakby. No, to jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo musisz ogarnąć rosnący biznes i musisz być inspiracją dla ludzi i takim bezpieczną przystanią, więc musisz w pewnym sensie zadbać o siebie najpierw. Nie? Czy, ty, czy to, ty przez to, że masz wysoką presję zdarza, się, zdarza ci się być może nie agresywny, ale nerwowy albo taki tak, wybuch, tak. wybuchowy? Ale nie w taki agresywny sposób. Eee, nigdy bezpośrednio do kogoś w jakieś wiesz że, że na no, kogoś tam wiesz się tam wy wydrę czy powiem mu coś, nie jakiegoś takiego wiesz przykrego, czego potem żałuję, bo jakby on, wydaje mi się, mam wysoki poziom kultury osobistej, takiej mimo wszystko empatii, mm -hmm. ale na przykład tak zbiorczo, na zasadzie, że wiesz, mamy tego kola i ja mówię, że no, ostatnio się tak odpaliłem, że. Że nie doceniamy tego, co robimy, i naprawdę tak mi aż poniosło. Byłem w tym jury tych nagród. Paulo Paolo, Paolo Coelho się włączył. To, tak, to, tak, tak. Patrzyłem na te prace zgłoszone. No nie mogę mówić o szczegółach, bo tam jest naprawdę, to jest naprawdę poufne, ale naprawdę te, te zgłoszone prace były słabe i my robimy lepsze rzeczy. A ci ludzie myślą, że gdzieś się robi lepsze rzeczy, a byłem w miejscu, gdzie się ogląda najlepsze rzeczy, po prostu od, ze wszystkimi szczegółami, i się okazało, że robimy takie same albo lepsze. I to, że ci ludzie nie doceniają swojej pracy, mnie odpaliło i zrobiłem jakiś taki rand pięciominutowy, gdzie prawie jak nam Hitler wymychałbym tymi rękami, i mówię, że, no wiesz, że kurwa, że nie mogę tego zrozumieć, dlaczego i tak dalej, i wiesz. I a z drugiej strony potem wiele osób przychodzi i to jest niby negatywne, ale tak naprawdę to mówi, robimy zajebistą robotę. I ludzie do mnie pisali potem, że to jest potrzebne, że właśnie, że potrzebują też tej energii i czasem tego takiego też kopa w dupę. Czyli to był taki pozytywny, motywujący tok, czy to był taki wylew frustracji? Bo tego nie znaczy, Zaczęło się od wylewu frustracji, a potem zdałem sobie sprawę, że de facto mój główny przekaz jest taki, że robimy zajebiste rzeczy, intencja jest dobra i to gdzieś tam poszło w tym kierunku. a to było niekontrolowane. To mnie puściło na zasadzie, wiesz, byłem świeżo po tym spotkaniu tych obrad i tak mówię, nie no w sensie. Się, a my się zajmujemy jakimiś pierdołami, w sensie, że, o mój Boże, nie ma tego, nie ma tamtego, czegoś tam itd. i tak dalej. Czemu nie skupiamy się na tym, jak robić zajebiste kampanie, które wygrywają nagrody? Chociaż zgłośmy to, co robimy, wiesz. Ja, tam... ja to mam wrażenie, żeby się skupiacie, tylko po prostu presja czasami jest przygniatająca. No pe pewnie tak, tylko znowu z perspektywy tej osoby, co pracuje na przykład z klientami czy automatyzuje, no to ok, raz masz trochę więcej pracy, raz mniej. Na technicznym bieżąco, twoim zadaniem jest. Dobrze poprowadzić marketing jednego, dwóch, trzech klientów. No to teraz pytanie, gdzie jest ta presja? W sensie, jakby wiesz, w sensie tak realnie, jakby tak spokupi się na faktach, nie na wrażeniu, że wszystko się. Okej, okay, no ktoś ci zmienia narzędzia, na których pracujesz. Ale wiesz, mówi, jestem na slaku 24 godziny na dobę, jak potrzebujesz cokolwiek, jestem CEO wszystkich CEOs. Ale i tak możesz do mnie napisać. Nagrywam jakieś filmiki na Lumie, na których tłumaczę jakieś mega podstawowe funkcje, żeby się upewnić. Nie wiesz, nie wyprzedzam, że teraz zróbcie sobie automatyzację sam. Tylko mówię, jak chcesz napisać do kogoś, to tu klikasz i tak dalej. Żeby mi poczucie, że nie muszą iść do pomocy na slaku, mimo tego, że to jest rozsądne. Wiesz, i, I mimo to, no jakby, więc gdzie, wiesz, robisz wszystko, żeby tę presję rozładować, i teraz nie możesz się dać pociągnąć w dół. I to jest to właśnie rola lidera, że jeżeli zaczniesz traktować poważnie to. Że ktoś na przykład mówi, że jesteś dostępny 24 na dobę, wstajesz, o, kładziesz się spać o drugiej w nocy, żeby nagrać trzecią wersję filmiku, żeby, żeby ktoś naprawdę to zrozumiał. A ktoś ci potem mówi, że wdrożenie narzędzi było nieprzemyślane i słabe, na przykład w jakiejś tam ankiecie, to możesz to wziąć do siebie, przeżywać to i tak dalej, i pewnie przez chwilę złapiesz takiego, w kurwa. A potem mówisz, ej, zaraz, biznes jest gdzieś indziej. Tak się nie robi zajebistych rzeczy, że ja teraz będę się zastanawiać, jak wytłumaczyć komuś, jak zaknąć okienko na slaku i będę na podstawie jednego komentarza ekstrapolować wnioski na 80 osób. I wiesz, to, to tak się nie robi dużych rzeczy. Moją rolą jest przyjść i powiedzieć: Dobra, nie pierdam. W sensie, jakby jak czegoś potrzebujesz, to daj znać. Jak nie, to jest jakby Twój problem, że nie chcesz mi dać znać. Lecimy, robimy dobre rzeczy, fajne i robimy to z większością ludzi, którzy są z tego mega zadowoleni. No bo jak spojrzysz na wyniki i satysfakcję ludzi, to ponad dwie trzecie osób ocenia pracę tutaj tak naprawdę dobrze lub bardzo dobrze, nie? Czyli to są wewnętrzne oceny, czy zewnętrzne? Bo ja na przykład, wewnętrzne. Czyli to jest wewnętrzne, cztery siedem macie wewnętrzne? Nie, te, te mamy zewnętrzne, mm -hmm. a wewnętrznie też mamy spokój. nie tak dobre, ale dobre, w sensie jakby, no bo m, m, trochę z racji tego, że m, w sumie nie wiem, w sumie z racji czego, w sumie z racji moim zdaniem tego, że jest coraz większa firma, coraz trudniejsza do ogarnięcia, no to ludzie, którzy pamiętali czas, jak ogarniali wszystko, no jakby nie czują się tak komfortowo, jak wcześniej, no ale znowu to jest skupienie się na negatywie, a nie na tych wszystkich rzeczach, które robimy super, na tych wszystkich ludziach, które mamy super, i tak dalej. Więc sam nie chcę w to nurkować, bo zaraz A um, Powiedz mi, a wprowadziliście angielski do, do wszystkich firm? W różnym stopniu, różnym ale, stopniu. Ale, ale, ale we wszystkich się pojawiło coś angielskiego. Najmniej jest w samym Tigers, no bo tam ludzie nie byli na to przygotowani, nie zatrudniali się do firmy po angielsku, to było nie w porządku. Więc ja jedyne co robię, to taką komunikację, centralizację, taką holdingową komunikację, czyli do wszystkich, na przykład są szkolenia, no to chcemy, że jak płacimy za jakieś szkolenia albo organizujemy, to niech każda ma okazję się wdzwonić, więc to jest korzystne też dla nich to mamy taką holdingową komunikację i ona jest po angielsku. Bo też klientów nie macie chyba tyle po angielsku, co? No, w tej w nie. Mamy jeden zespół, który kierunkujemy na zagranicę. Nawet przetłumaczyłem tę moją księgę adsów, która jest w każdym piku, ale teraz też jest na rumuńskim landing page'u po angielsku, gdzie, ponieważ traktujemy poważnie też ten rynek, mm -hmm. to tam zaczęliśmy puszczać jakieś adsy, żeby, żeby ściągali tę książkę i, i być może tam pozyskiwać jakieś więcej klientów. A wreszcie firm bez problemu to przeszło w wprowadzenie angielskiego? Wiesz, to on też nie jest full wprowadzony, jest tak, że w komunikacji pisane jest obowiązkowe wszędzie i część spotkań jest po angielsku, ale jednak dużo spotkań technicznych wciąż się odbywa po polsku, bo nie wszyscy są też do tego gotowi. To się zastanawiam, czy to był błąd, czy nie błąd. No, widzieliśmy ludzi, którzy mówią po angielsku na no, poziomie tam nie wiem, B1, B2. No i dzisiaj nas trochę ciągnie w dół, w takim sensie, że nie możemy zrobić tak śmiało tej zagranicy, ale z drugiej strony, tak, pierwszych klientów szukalibyśmy w Polsce, więc nie mielibyśmy dość ludzi, gdybyśmy jeszcze wrzucili wymóg C1, C2, więc są takie właśnie biznesowe dylematy, że nie wiesz, jak jest lepiej, w sensie, jakby. Czy pójście all in za granicę od pierwszego dnia, Nie niby tak się powinno robić, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo nagle się okazuje, że kim masz to robić, nie, w sensie jakby i z, z kim pracować. Ale później jest problematyczne rozmawianie z klientami, bo a, jeśli nie używasz na, na co dzień tego angielskiego, to później masz zawsze takie, jest, jest taki Element wstrzymania w komunikacji, że chciałby coś powiedzieć, ale troszeczkę dłużej zajmuje ci wymyślenie tego, co powiedzieć, więc już nie powiesz, kiedy rozmowa pójdzie dalej, więc to mnie zainteresowało, bo wydaje mi się, że to jest bardzo rozwijające właśnie dla takich firm, żeby przeskoczyć na angielski i komunikować się tylko po angielsku. Ja już myślę, że w 2023 myślę, że wszystko będzie po angielsku, w takim sensie przynajmniej w i w Automation House, no bo jakby tam w obu tych spółkach mamy ten sam standard, że wszystko jest pisane po angielsku, wszystkie dokumenty, notatki muszą być po angielsku, ale jeszcze pozwalamy ludziom gadać, żeby jakby nie robić robić tych blokad komunikacyjnych. No, wydaje mi się, że przez pół roku pisania codziennie po angielsku no jednak robisz jakiś progres, musisz się wyrazić, masz tam jakąś wtyczkę Grammarly, która cię poprawia i tak dalej, uczysz się tego, mamy też lekcje angielskiego, więc ludzie mogą z nich korzystać, hmm, więc wiesz, no jakby liczę na to, że, że to już będzie taki moment, plus jak już potem wrzucasz kogoś niegotowego nawet na pracę z klientem po angielsku, no to jakby to go też to jest takie wrzucenie na głęboką wodę. Ale właśnie tam jest taki trochę bardziej startupowy klimat w tych dwóch spółkach i tam jest nawet jeszcze bardziej taka mentalność, że. Wiesz, jesteśmy startupem, więc jak wczoraj sprzedawałeś, a dzisiaj musisz obsłużyć klienta, bo ktoś jest na Europie, to, 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 to jakby to, 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 wiesz, to luz, nie? W sensie jakby... I, i nagle się okazuje, że jak nie dajesz sobie wkręcić, że rzeczy są problemami, tylko ludziom pozytywnie ramujesz, że dzięki temu są wszechstronni i tak dalej, i oni czują, że są startupie, który rośnie i że są blisko, no to jakby e, to, to jest super. I tej startupowej mentalności chcę trochę właśnie przewrócić w samym TyGuys gdzie mamy mnóstwo naprawdę dobrych specjalistów od tych digitalowych rzeczy. No właśnie przez to, że firma urosła, to tak mam wrażenie, że napisałem kiedyś taki filozoficzny, filozoficzny mail pod tytułem The company does not exist, że firma nie istnieje. Bo to w książce Harari'ego Sapiens była taka koncepcja, że ludzie tworzą wielkie rzeczy dzięki temu, że opowiadamy sobie jakieś historie. Ale fizycznie rzecz biorąc, nie wiem taka firma jak nie wiem, na przykład Porsche nie istnieje w sensie nie istnieje fizycznie, wiesz to jest, to jest idea w takim sensie w naszych, to, że... w naszych głowach wyobrażenia tak tak to jest historia którą opowiada jakaś grupa ludzi i to wszystko, to jest um, tak jakby umowa społeczna, nie? że jakby to, że gdzieś na jakimś papierku w sądzie w Niemczech jest napisane, że to jest Porsche i że jacyś ludzie usiedli, to tylko dlatego, że jest szereg historii, które to doprowadziły. Czyli grupa ludzi robiących samochody powiedziała, że to jest nasz prezes, jego trzeba słuchać. Gdyby oni w to nie wierzyli, to wszystko by się rozpadło, nie? Czyli jesteśmy tymi małpami, które przy ognisku opowiadają sobie te wszystkie historie. I Ci, co mają silne historie, zgromadzą wokół siebie jedno plemię małp. No i potem spotykają się kilka plemion małp samochodowych i mówią, dobra, to my zakładamy stowarzyszenie samochodowców. Nie? To jest trochę takie budowanie małego kościoła, budowanie firmy. Trochę tak, to wszystko, dokładnie, czy państwa, czy instytucji. I wiesz, ktoś uznał, że jeżeli jakiś notariusz przyklei pieczątkę, że powstała firma Porsche, to znaczy, że coś takiego istnieje. Ale to wciąż fizycznie nie istnieje. Ludzie przychodzą do jakiejś hali, wkręcają tam jakieś śrubki i łączy jakaś idea. nie? I teraz ja napisałem do nich takiego filozoficznego. Był taki pierwszy z tych filozoficznych maili, bo wcześniej pisałem takie bardziej biznesowe. Jak oddałem te stery w takiego, to zacząłem pisać do całego holdingu, bardziej takie w No Nawet nie wiem, w sensie ale że to robi jakieś komunikacje do. Słyszałem, że pisze właśnie maile do całej firmy, jakieś takie mocno filozoficzne, albo właśnie jakieś takie motywujące, albo jakieś przemyślenia odnośnie biznesu. Okej, okay, okej. Okay. poczytam to chętnie, zobaczę co on tam pisze. I właśnie powiem ci, że napisałem takiego maila, że Odnosząc się do tej koncepcji, że firma to jesteśmy my. W takim sensie, że firma nie rozwiąże żadnego problemu. Jeżeli uważa, że coś nie działa, to znaczy, że ktoś konkretny musi rozwiązać ten problem. I teraz zastanówmy się nad tym, że jakby nie możemy zrzucić wszystkich problemów świata na firmę, bo to myślę, to pytanie, czy to, to, to jest mój problem, że coś nie działa, czy, czy jakiegoś mitycznego, jak wiesz, że jakieś HR, coś nagle. No wiesz, kiedyś nie mieliśmy HR-u i wszystko działało, nie? No więc jakby. I, i, i bardziej się uświadomić, że jakby. że w, jakby wszystko zajmuje czas, że musimy zrozumieć, że wszyscy ludzie są niedoskonali dookoła nas i, i też mają swoje wyzwania i tak dalej. I że jakby musimy razem rozwiązać te problemy yy, i że oni muszą, tam było też właśnie nawiązanie tego opowiadania historii, muszą zrozumieć czym jest historia Tigers i gdzie mo jak można to zrobić, czy innych firm i opowiadać tę historię dalej, żeby właśnie jednoczyć ludzi w tym samym gdzieś tam kierunku. Nie? Ja sobie często myślę, piszą do mnie Ludzie na przykład odnośnie tego, jak znaleźć klientów, załóżmy za granicą, I wyda i, albo jak znaleźć kogoś większego klienta. I wydaje mi się, że z tej koncepcji właśnie wychodzi też to, że jak ktoś chce napisać do większej firmy, to też się boi. Na przykład, i mówi o Boże, to jest taka firma wielka firma, na pewno mnie przyjmą. A ludzie rzadko myślą o tym, że oni tak właściwie piszą do jednej osoby w tej firmie. I ta jedna osoba może być miła, może ich akurat polubić, a może ma zły dzień, ich nie przyjmie tylko przez to, nie dlatego, bo są gorsi. Um, I wydaje mi się, że. To jest też ten element wiary, że właśnie postrzegasz coś jako coś ogromnego, a tak właściwie to jest tylko zlepek czegoś, zlep, zlepek wielu osób, które tworzą coś ogromnego. I na to trzeba zwracać uwagę. Tak, ja, ja w ramach tego dbania o siebie mam takie coś, że rozpisuję sobie taką wizję na różne obszary swojego życia, i tam jednym z obszarów jest intelekt, i tam moim głównym takim sformułowaniem, że jakby, że. Czy jesteśmy tym, co myślimy i że percepcja jest wszystkim właśnie. Czyli jakby możesz sobie wkręcić, że wszystko jest trudne, możesz sobie wkręcić, że wszystko jest łatwe. Sam kryzys też jest jakąś percepcją sytuacji, przez którą ludzie podejmują jakieś decyzje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I totalnie się z tym zgadzam. A z drugiej strony mhm. ludzie w tych firmach i te firmy wchodzą w rolę. Czyli jakby jesteśmy trochę w takim teatrze, gdzie jak już masz tę historię, że to jest duża firma, to jest mała, nazywamy rzeczy, ramujemy to jakoś językowo też, to Ludzie rzeczywiście zaczynają się zachowywać w określony sposób, tak jak w tych wszystkich eksperymentach psychologicznych. Powiedzieć komuś, że jest strażnikiem w więzieniu, to nagle zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej niż, niż w innych sytuacjach. I to, to też trzeba uważać. I ja zawsze trochę to kontestowałem, czy ja nie chciałem wejść w rolę lidera. Ja, mówię, ja, jestem, ja jestem sobą, jestem niezależny, wolność jest dla mnie Ja nie chcę zacząć chodzić w garniturze. I oczekiwać, że ludzie będą się do mnie zwracać w jakiś sposób, i tak dalej. A to by było dla ludzi paradoksalnie dużo prostsze, bo oni to znają, rozumieją, to jest łatwe, żeby to przyswoić. Takie nawyki mogliby się włączyć tak. wobec ciebie? Dokładnie, takie skojarzenia, takie kalki, że łatwo jest robić firmę, która jest taka jak wszystkie, mm -hmm. bo wtedy wszyscy przychodzą i od razu się odnajdują. Okej, okay, to jest szef, szef, to chuj, komu wiesz, jakby, <laughs> jakby, ale dobra, ale płaci na czas, więc spokój, trzeba zrobić swoją robotę. Jak chcesz zrobić firmę przedsiębiorczą, super transparentną, to ludzie w ogóle przychodzą i myślą, z jednej strony to jest super pozytywne, a z drugiej musisz w ogóle. Tak wiesz, jest zupełnie inna historia. Może mowa. z tego wynika ta presja, o której mówiłeś? Tak, że tak, za... tak. Dlatego Wikipedia jest najważniejszym projektem, który mamy. Taka prosta, inspirująca, dobry onboarding, dobre wytłumaczenie. Na szczęście firma już się tak szybko nie zmienia. Jakby wiemy już, że na przykład Tigers ma być tą agencją Digital First, która robi konkretne projekty w konkretnym stylu, i to już się nie zmieni. W takim sensie, no. Ciężko mi się No Może bym mieć nowe kompetencje czy coś, ale my się wydaje, że to już bardzo dojrzał ten biznes i spodziewam się, że te problemy to już jest koniec tych problemów, które mieliśmy. Dlatego też wyszedłeś z tego jako CEO? Myślę, że też, ale też głównie dlatego, że chciałem się zająć innymi projektami, żeby dołożyć cegiełkę technologiczną i zagranicy. Naszą strategią na ten rok było, ja to tak nazwałem mądrze, przekraczanie rzeki czując kamienie pod stopami, czyli może się to głochet to jest takie powiedzenie po chińsku. I. Te kamienie pod stopami to jest to stabilne Tigers, duży biznes, a te przejście na drugą stronę rzeki to jest przejście do technologii i zagranicy. I teraz w Tigers nie byliśmy w stanie tego zrobić, bo dołożenie kolejnych klocków do firmy, która tak szybko się rozwija, to by ją rozsadziło. Więc stwierdzimy, że zrobimy to spółkami. Jedna spółka jest zorientowana na zagranicę, czyli robimy zagra zagraniczne pozyskiwanie klientów de facto. Mm, I wprowadzacie je na, chi na chiński. Dokładnie. Czyli jest mocno zagranicznie, jeździmy na zagraniczne targi i tak dalej. A Automation House jest dla mnie krokiem w stronę technologii. I dzięki temu mam holding, który rzeczywiście unowocześnił się bardzo mocno, też ta automatyzacja i wszystko, jest w stanie pozyskiwać klientów zagranicznych i jednocześnie jest stabilny, duży dzięki Tigers i ma te kompetencje marketingowo, całe to zaplecze w holdingu. Więc 2023 może być bardzo ciekawym rokiem, gdzie te wszystkie rzeczy zostaną wykorzystane. Nie? Czyli uh, w Twoim założeniu dojdziesz do tego, że zrobicie 300%. Nie wiem czy już mi na to odpowiedziałaś. Pamiętam, że chciałeś na początku roku zrobić 300% i zastanawiam się czy jak, jak wam to idzie. Zrobimy 200 coś pewnie. W sensie 300 jednak jednak czuć, że jest go jest Garancji. Gorzej, w sensie jakby niż, niż miało być. Nie spodziewaliśmy się, że będzie wojna. A i kryzys i wojna. No, no to, to naprawdę wpłynęło. Mieliśmy takie momenty, gdzie wiesz, klienci przystopowywali budżety i tak dalej. Mieliśmy też swoje wewnętrzne wyzwania, że nie potrafiliśmy sprzedawać. My jesteśmy dobrzy w marketingu, ale w sprzedaży, powiedziałbym szczerze, tacy sobie. W sensie jakby nie, nie mieliśmy ludzi, którzy czuli krew i wiesz, tylko takie, co zrobić, żeby. Domknąć sprzedaż, nie? w sensie jakby ja ostatnio przez Sales Navigatora na LinkedInie sprawdziłem się, zastanawiam, jak pozyskiwać tych dużych klientów. I sprawdziłem na listę obserwujących Tigers przez Sales Navigatora mm -hmm. i okazało się, że mamy tysiąc ludzi z firm większych niż 10 tysięcy osób, które nas śledzą, zajmują się marketingiem. Ja i oni są na tacy, Zresztą w sensie, to jest jakby ktoś nas śledzi. Możesz sprawdzić, kim są ci ludzie? Tak, tak, dokładnie. Jak można sobie odpalić próbny Sales Navigator. I włożyć filtr osoby, które mnie obserwują i na przykład przefiltrowujesz sobie z dużej firmy, z małej, z takiej branży, z innej, bardzo fajne, i możesz bezpośrednio do nich odzywać. Jeśli... Ale właśnie nie w taki nachalny sprzedażowy sposób, ja bym chciał mieć trochę czasu, żeby nawiązać z nimi jakąś relację. Napisać słuchaj, czemu śledzisz, co Ci się podoba, co nie, co by Cię blokowało przed tym, żeby się nawiązali współpracę, a nie po to, żeby nawiązać z nimi dokładnie współpracę. Tylko jak to jaka jest percepcja rynku mhm. w tym naszym docelowym segmencie klientów. Jak to jest możliwe, że nie mieliście dobrego teamu sprzedażowego? Tego nie rozumiem. Jeżeli masz bardzo mocne z tym marketingowe. Zawsze w organizacji są tak zwani marketing-driven CEOs, sales-driven CEOs, czyli tacy ludzie, którzy są pierwotnie, wywodzą się z jakiegoś działu na przykład. A masz człowieka, który jest CEO, który był dyrektorem finansowym. To są osoby, które będą zwracać uwagę i prowadzić organizację w zupełnie różnym miejscu. I teraz, jeżeli my zawsze mieliśmy zapytania ofertowe, takie ciepłe, same, napływające, to kompletnie nie sprzyja budowaniu działu sprzedaży, no bo oni, wiesz, jakby, jeżeli masz ten Komfort, że dostajesz gotowe zapytania i nagle masz zacząć na zimno pozyskiwać klientów. To, to, to drugie się wydaje tak nieefektywne, tak trudne, tak przerażające. Nie ma tej kultury takiego zapieprzania w sprzedaży, jak jest często w działach sprzedaży. wiesz, Jest target, wszyscy cisną do tego i tak dalej. Nie? Ale jak chcesz wzrosnąć o 300%, to musisz wtedy też o tym myśleć. Musisz ne? i dlatego nam się nie uda, bo po prostu nie potrafiliśmy zwiększyć naszej bazy klientów wystarczająco dużo. Bardzo zaczęliśmy klientów obsługiwać dużo bardziej wielowymiarowo. Wiesz, żeby my wideo, performance, social media, influencerów, wiesz, jakieś kampanie i tak dalej, naprawdę dużo rzeczy i to nam pozwoliło też fajnie się rozwinąć. Trochę tych klientów dużych pozyskaliśmy, takich rozpoznawalnych marek, trochę mniejszych też fajnie. To była Wasza decyzja, żeby zrobić, żeby dostarczać inne usługi tym samym klientom? Nie woleliście pozyskać nowych? Ja bym chciał robić jedno i drugie, mhm. bo uważam, że jesteśmy do tego zdolni, no ale zrecyz tego, że zaczęliśmy pozyskiwać bardzo duże marki, które są zadowolone ze współpracy z nami, no to oni wręcz proszą: odpalcie jakieś nowe usługi, żebyśmy mogli pracować w tym standardzie, nie rozpraczać tego na wiele agencji. Klienci wam to mówią? Tak, tak, tak. Kozasko. Że dostajemy. No fajnie. No. I tak samo jest z tymi innymi spółkami, że w pewnym sensie jak klienci zrozumieją wartość automatyzacji i są zadowoleni z usług Tigers, no to pójdą do automation houseu, więc budowanie dużej bazy klientów w każdej spółce jest mega dźwignią na wzrost, tylko trzeba umieć sprzedawać. To już mhm. zaczynamy umieć, ale wciąż uważam, że jeszcze jest tu dużo do zrobienia, nie? W sensie. To co, co w takim razie planujesz zrobić z tym teamem sprzedażowym? Zatrudniacie? Macie jakiś plan na to, jak ja. rozwiązać to, żeby zbudować taki silny, dobry team sprzedażowy? Chciałbym do przynajmniej jednej spółki, a może do holdingu, nie wiem. Czyli żeby pracował ze wszystkimi z teamami sprzedażowymi, bo w każdej firmie jest przynajmniej jedna osoba w sprzedaży. Chciałbym pozyskać takiego, nazywam a players czyli taki naj, najlepsi ludzie, nie? Czyli kogoś, kto jest. Taką osobą, która zmienia rzeczywistość, że wchodzi i po prostu mówi: Nie pierdol, robimy. Tak, w się sensie jakby, wiesz, na zasadzie, Bo ja nie do końca rozumiem, jak to jest, że potrafię dobić dużego deala w jeden dzień. I oczywiście można powiedzieć: O, bo jesteś tam CEO, to ci łatwiej. No nie do końca. Ja jakby też słucham klientów, wychodzę z mocną ekspertyzą jakby nie daje się zwodzić. Moim zdaniem wiara w produkt i zrozumienie biznesu. Myślę, że tak i kupuję to, że może być mi trochę łatwiej, bo mam większy gdzieś tam autorytet, ale nie aż tak dużo łatwiej, żeby mieć aż taką przebitkę. I, jakby i tak jest bardzo duża poprawa w tej naszej sprzedaży, ale czuję, że jeszcze, jeszcze nie do końca rozumiemy ten nowy segment klientów, czyli te naprawdę duże marki. Jeszcze nie do końca wiemy, gdzie oni są, jak z nimi rozmawiać, jakim językiem oni mówią. O jakich markach mówimy? No, takich już jakby, że już większych nie ma, w takim sensie Nike. jakby no, no, takie są super. Mamy, docelowo chcielibyśmy pracować międzynarodowo z firmami Fortune 500, to jest jakby w wizji gdzieś tam firmy zapisane, ale też firmy, które mają, wiesz. 100, 200, 500 osób mają działy marketingu i tak dalej, też bardzo dobrze się z nami odnajdują. Nie pracujemy już raczej z mniejszymi firmami, w sensie jakby to się prawie nie zdarza. Chociaż czasami się zdarzają takie super, pooptymalizowane firmy z jakimś ciekawym modelem biznesowym, czy jakiś wiesz, influencer, który robi dużo pieniędzy, wcale nie ma żadnego zespołu, to też się zdarza, że współpracujemy. Nie? Czyli nie wracam jeszcze do tego teamu sprzedażowego, czyli co planujecie zrobić? Jak, jak chcecie mieć A-playera w każdej, w każdej firmie, to co planujecie? Chcecie... Czy mi wystarczy jeden, który pokaże, że się da? Ja. Że jakby, że, bo ja mam taką mentalność, że ktoś mówi: Dobra, chcemy sprzedać, nie wiem. Pamiętam, mieliśmy takie rozmowy, że chcemy zrobić tam 30 tysięcy powtarzalnego przychodu miesięcznie, nowego, dobić, dili na tej wartości. I jakieś Co to w ogóle jest? W sensie zróbmy z to. W sensie, o nie, 100, niemożliwe, wiesz, w ogóle jak 100, no w ogóle odjechać? Tak, 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 wiesz. No. Nie, oni są spokojni, w sensie, wiesz, dużo tych ludzi zaczynało dopiero, tak? Czy na przykład jedną osobę, która super sobie radzi, teraz przenieśliśmy z zespołu obsługowego, więc jakby nie ma punktu odniesienia, tak? Druga osoba wcześniej pracowała w innej branży, więc jakby, jeżeli dotychczas sprzedawałeś najwięcej, kilkadziesiąt, a ktoś ci mówi, zrób 100, i to tak w zasadzie pierwszego dnia, ja tam przez chwilę byłem z nimi, gdzieś tam bliżej pracowałem. No to pamiętam, że oni myśleli, że, że, że nie zwariowałem. No, Przy czym w zeszłym miesiącu zrobiliśmy 100 i jeszcze wcześniej też zrobiliśmy 100 i tak dalej. No to dla mnie naturalnie, no dobra, to jak zrobić 500, tak? W sensie i nie 200, bo 200 to jest takie wiesz. Ja mówię, co trzeba zmienić w głowie, przestawić, żeby myśleć, żeby sprzedawać 500? Co musi się wydarzyć w marketingu, w sprzedaży, jakie metody musimy wybrać? I często najlepszym ćwiczeniem, które można zrobić, to jest powiedzenie sobie, co muszę zrobić, żeby zrobić 10 razy więcej niż to, czego dzisiaj nie potrafię zrobić. Nie? Na przykład, jak sprzedać szkole nie za 100 tysięcy, tylko za dwie bańki. I to ci otwiera głowę na zupełnie nowe możliwości, po których nigdy byś nie sięgnął inaczej. Mhm. Czy to jest tak, że ci sprzedażowcy są trochę bardziej, podążają trochę bardziej za wynagrodzeniem? Ja mam takie przynajmniej wrażenie. Tak, tak klasycznie tak. W sensie, no u, nas raczej, u nas raczej są osoby takie. Też dla nich jest ważna kasa, jak pewnie dla każdego, no ale jakby nie mają, nie są to rzeczy tylko kasa i nic innego się nie liczy, nie? Okej. Okay. A może takie osoby potrzebujemy, nie wiem. To, to jest właśnie coś, o czym myślę. Bo by... I też miałem do Ciebie pytanie o to, jak wynagrodzenie, czy równa się satysfakcja z pracy, ale to też pewnie zależy od osobowości i stanowiska, jakie się ma. Nie, to po prostu nie. W sensie, moim zdaniem, w ogóle? po prostu się nie, nie. W sensie musisz mieć spełnione jakieś minimum, musisz rynkowo czuć, że Twoja praca jest dobrze wynagradzana, ale kasa nie daje szczęścia. W sensie, jakby po prostu. Jakby Ludziom się, wiesz, ja, ja pamiętam, jak jeździłem e, żółtym Oplem korsą mojej dziewczyny starym. no mm -hmm. naprawdę paskudny samochód. W sensie, jej się podobał, ale dla mnie <grym> tragedia. I szczerze, jeżdżenie nowym Porsche nie różni się. Znaczy, różni się, jest fajnie, ale jakby nie jesteś jakiś super szczęśliwszy. W sensie, jakby... Jest przyjemnie to, przez jakiś czas. Tak, no w sensie jakby ja mam... sobie Porsche'a? Tak, tak. No. Gratulacje. Jaką? Dzięki. Panamerę nową taką, więc jakby spoko. Jaki ale sensie, e, Taki ciemny grafit. Taki e, jak masz e, sweter? No powiedzmy, coś, coś, coś takiego, może troszeczkę, troszeczkę jaśniejsze. No jakby chodzi mi o to, że spoko, co jakiś czas musisz się wynagrodzić stosownie do tego, gdzie jesteś, no bo moim zdaniem to takie, taka mentalność, że ukryję to, że coś mam albo, że boję się, że ktoś mnie skrytykuje, to jakby to jest dla mnie jakaś jest taka dziwna, dziwna mentalność, no. że pieniądze lubią ciszę. To, nie, to jest, znaczy to, nie wiem, kto to mówi. Osoby no. chyba, które boją się krytyki albo po prostu mają taki charakter, bo ja też szanuję, że ktoś może lubić ciszę, ale jeżeli ktoś lubi ciszę, to nie chodzi i nie pierdoli o tym, że pieniądze lubią ciszę, bo to jest, to znaczy, że ma problem z kimś innym. Mm -hmm. To nie znaczy, że on lubi ciszę, bo jakby lubi ciszę, to jest prostu rej po prostu, nie? Więc jakby, to jest jakby... Po drugie, jak weźmiesz sobie na przykład, na przykład uh, Floyda Mayweather, to nie, nie do końca jest tak, że pieniądze robią ciszę. O ile zarabia tyle, ile mówisz, że zarabia. Wydaje mi się, że tam piramida potrzeb coś tam się nie zgadza, coś mi wyszło ogólnie. Bo jakby, moim zdaniem, przywiązanie do tych rzeczy, wiesz, jakby był kryzys czy coś takiego taki naprawdę potężny, to ja byłbym w stanie zrezygnować z tych wszystkich rzeczy z dnia na dzień. W sensie jakby to nie jest coś, co mi daje, co mnie napędza. W sensie pewnie nie chciałbym schodzić poniżej pewnego poziomu minimum jakiegoś tam komfortu, czy na przykład znowu zacząć sprzątać w domu czy coś takiego. Nie? To jakby, no ale to też nie jest tak drogie, żeby nie wiadomo, co, więc właśnie o to chodzi, że jak masz jakiś poziom minimum, to to, to jest zaspokojonym. I później Ludzie... to już nie, nie daje ci za dużo szczęścia, jeśli masz więcej więcej i więcej. To są teraz się takie tak, zabawki. To jest wtedy. Jakby, no... Jak smaczna kolacja. Trochę tak, trochę tak. No tak zresztą działa dopamina, nie? że jakby, że jakby jeżeli cały czas idziesz tylko w, w jedno, no to jakby przyz przyzwyczajasz się do, do pewnych rzeczy i one przestają na tobie robić takie wrażenie, więc idziesz po więcej, idziesz, ale to jest błędne koło, tak, Bo jakby dzisiaj moim zdaniem ludzie dużo bardziej potrzebują takiego sensu w życiu, w sensie jakby, no jesteśmy w czasach, gdzie nie ma religii, nie ma za dużo silnych ideologii, masz może jakąś tam, wiesz, ekologię, niektórzy się utożsamiają z jakimiś lewicowymi czy prawicowymi rzeczami, no ale jakby... Religia zamiera, a uważam, że jest bardzo potrzebna. Jest, w sensie jest, jak, jest jakaś Jaki system wartości jest po prostu ważny i żeby wszyscy go wyzna, wyznawali, nie tylko jedna osoba, bo inaczej no. to jest taka rozbieżność. No totalnie i właśnie o to chodzi, że dzisiaj ludziom tego bardzo brakuje, bo widzą, że te ideologie jakby nie spełniają tej potrzeby i no musisz robić rzeczy po coś i to jest dużo ważniejsze niż kasa. I ja widzę, jak ludzie, wiesz, spalają się, żeby zarobić kolejne, wiesz, mamy takich ludzi, że na przykład, załóżmy, że. Tam wystawia fakturę na 15 tysięcy. No to w naszej branży to już jest naprawdę spoko. Jak jesteś digital marketerem, który, no nie wiem, nie, pod, nie umie jakichś podstaw programowania, żeby robić jakieś, nie wiadomo, jakieś dashboardy analityczne, czy nie jest jakimś top analitykiem, czy coś. No, no umówmy się, jak wystawiasz fakturę na 15, a na etacie z, w fajnej firmie, tak, no to jakby to już jest naprawdę spoko no i teraz ja widzę, że ludzie myślą, jak zrobić 16, jak zrobić 17, w ogóle nie tu powinna być uwaga, moim zdaniem, w sensie jakby to już jest ten moment, żeby się zastanowić, dobra, jak, nie wiem, na przykład pracować mniej, zachować ten poziom, albo nawet zarabiać tysiąc mniej, ale kosztem Ulepszenia swojego życia gdzieś tam mocno, nie? I, i, i ten fokus, właśnie, nie wiem, spojrzeć trochę w siebie, wiesz, zrobić jakieś testy psychologiczne, zastanowić się, czego ja chcę w ogóle w życiu, po co to robię. I nawet tam ostatnio miałem z takim mega fajnym chłopakiem od nas taką rozmowę, gdzie on właśnie zastanawiał, że tam już wystawia te faktury. Wiesz, bardzo młody chłopak, pierwszy rok pracy, wystawia faktury na 12, więc naprawdę no, w pierwszym roku w marketingu takiej pracy stricte agencyjnej. Mm -hmm. I on mi tak mówi, że się zastanawia, jak rozbić ten bank dalej i tak dalej. I ja mówię, dobra. Ale to może weź się zastanów nad czymś innym nie w sensie jakby że, że i, i rzeczywiście bo gdzieś tam pojechał do jakiejś Barcelony posiedział tam właśnie wrócił i rzeczywiście się zastanawiał nad tym co jest ważne w życiu i że to mu dużo dało i w ogóle się podzielił jakimiś tam refleksjami. To jest bardzo fajne. Kiedy Spoko lucę, że, że miałeś robią... taką rozmowę z pracownikiem. No wiesz no jakby to jest to jakby bliski zespół w sensie moim zdaniem ci ludzie tworzą dystans do mnie sami, sami. Z siebie w sensie mhm. ja nie czuję potrzeby separowania się od nich jeżeli ktoś chce pogadać o czymś żeby coś wiesz, w sensie nie pamiętam żebym komuś odmówił spotkania nie w takim sensie że nie spotkam się z tobą bo może to niskie stanowisko no no, no no to absolutnie nie w sensie to też jest w tych moich tam wartościach i tej rozkminie tej wizji życia że niezależnie od tego jak w życiu daleko zajdę no to jakby chcę się odnosić z tym samym szacunkiem do ludzi, którzy robią najprostsze rzeczy, wiesz, jakby są zupełnie innego gdzieś tam backgroundu i tak dalej. To jest ciekawe, że powiedziałeś, jak ktoś ma zarabia 15 koła i zastanawia się, że chce zarobić 16 koła, i powiedziałeś, że to nie tak, jak powinno się o tym myśleć, w mojej głowie pojawiło się, powinno się myśleć, jak zrobić 100 koła, jeśli zarabiasz 15 koła, a nie coś rozwięcej. Ale wydaje mi się, że wnioski byłyby te same. Bo Pytanie jeśli, że... właśnie wiesz, jeżeli nie wiesz, po co robisz rzeczy, to wiesz, bo to jest, to tak. Z jednej strony tak, jeśli dojdziesz do wniosku, że ten cel finansowy czy zbudowanie jakiegoś biznesu jest ważne, to być może takim następnym krokiem nie jest zastanawiać się, jak być specjalistą za 20 tysięcy, tylko jak otworzyć swój własny biznes. Tylko pytanie, czy jesteś gotów, czy gotowa poświęcić 3, 5, 7, 10 lat swojego życia, żeby. Aby 100 koła sobie wypłacać, znaczy mógłbym sobie tego wypłacać, a sobie tego nie wypłacam. Czyli ja po siedmiu i pół roku zasuwania od rana do nocy, myślenia o tym od rana do nocy, całe życie poświęcenia, nie jedno i tak dalej, nadal tego nie robię. I to nie jest mój cel, ale zobaczmy, że. Gdyby może był ten cel, to musiałbym z pięć, sześć lat życia poświęcić, żeby tak robić, i tak dosłownie poświęcić. Bo mi się wydaje, że jak pracują ciężko na etacie, nie umniejszając, bo to też jest często wymagające. Po drugie, ale... chyba też pracowałeś na etacie. Na pracowałem, to pracowałem to jest... i też się dobrze odnajdywałem. To nie jest tak, że wiesz, że, jakby, że ja nie, nie gardzę etatem. Ja potrafiłem być bardzo zaangażowany w firmie, która była bardzo toksyczna i słaba, a i tak chciałem tam robić najlepsze rzeczy, jak się da. Po prostu mam to wgrane mindsetowo. mindsetowo mm -hmm. No i jakby, jeżeli ktoś um pracuje na etacie i mówi, że wiesz, pracował nie wiem, 9 godzin i ma ciężko, nie? No to jakby, jakby ok, z tej perspektywy to jest ciężkie, ale w momencie, kiedy prowadzisz biznes, to możesz musić pracować 11 godzin, na przykład przez cały tydzień. Z turbopresją. Z turbopresją, z ludźmi, którzy ci narzekają na ciebie, że coś mógłbyś robić lepiej. E, docierają do ciebie tylko negatywy. I jeszcze załóżmy, że firma jest pod kreską w danym momencie i masz za to flowowy, że nie jesteś w stanie wypłacić pensji i się zastanawiasz, jak to zrobić. I jest COVID. I jest kodik, dokładnie. No, 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 I jeszcze musisz siedzieć, siedzieć w domu, i jeszcze się na przykład kłócisz z dziewczyną, nie? Mm -hmm. To jest taka presja, której nawet nie da się, no jakby, okej, okay, no wiadomo, możemy się licytować, że ktoś może mieć większy że ktoś nie wiem, umarł na raka, tak na no, spoko, o, tak Albo może w Ukrainie ogóle... mają ciężar. No dokładnie, ale tak technicznie rzecz biorąc, no to jakby praca na etacie mimo wszystko jest nieporównywalnie łatwiejsza i. I znowu to jest takie, że można wejść w tą nową mowę, że nie, super, wszyscy są tak sami, wszystko jest tak samo. No nie jest kurwa tak samo. W sensie prowadzenie biznesu jest trudniejsze niż bycie na etacie, po prostu. I jest więcej niż jeden raz trudniejsze, jest dużo trudniejsze. No wiesz, jednocześnie nie znaczy to, że umniejszam temu. W sensie po prostu fajnie, że ktoś ma inne cele w życiu, który jest w stanie dzięki temu etatowi, jakby mamy różne role. Ja nie mogłem dotychczas nigdy. Nie wiem, nie byłem dobrym ojcem, w sensie nie mam dzieci, tak. <grafł> Chodzi o to, czy ludzie sobie wypowadz, nie, co to nie jest Nie otworzę biznesu, bo chcę <grafł> <grafł> nie, nie biznesu, bo chce się zapoświęcić rodzinie. I w czym ten biznes? Wiesz, nie musimy wszyscy być przedsiębiorcami, bo jest jakaś taka dziwna presja na to, że. Nawet nie możemy być wszyscy przedsiębiorcami, bo jak jesteś przedsiębiorcą, musisz mieć pracowników. No dokładnie, chyba, że masz roboty, nie? W sensie. <grafł> a i automatyzację. Ale poza tym to. Wiesz, no każdy wybiera jakieś swoje cele w życiu, i właśnie o to chodzi, że może ta osoba zastanawia się, że chce mieć dzieci w przeciągu trzech lat, na przykład. Nie? no To nie jest najlepszym pomysłem otwieranie biznesu, żeby robić Stokoła. A może chce się poświęcić, nie wiem, podróży po świecie. To Ale też to będzie tylko, inny typ biznesu, niż tylko, ten, co robi Stokoła. To tylko przy założeniu, że Stokoła jest zarobić ciężko. Ale to nie jest jedyne. Nie, to nie, jest, nie musi być ciężkie. Są mhm. prace, w których ludzie zarabiają Stokoła, nie mają w ogóle biznesu, i jest miary no weź, tylko pytanie, ile musisz umieć, jak być ukierunkowany. Albo jak dobrze znajdować miejsce, w którym powinno się być. No może, może. No, czy wiesz, jakby ogólnie w pewnym sensie wszystko jest możliwe, nie? W sensie jakby trochę trzeba szczęścia, trochę rozumu i, i, i tylko no nie, prawdopodobnie nie możesz zarabiać 100 koła, mieć 7% tkanki tłuszczowej super się ruchać i wiesz, i latać na spadochronie, nie? W sensie jakby, no, jest taki Albo jest jedna osoba, która to potrafi ewentualnie. No pewnie, pewnie znalazłaby no, się taka, nie? Ale to ona pewnie nie ma czegoś innego, nie? Ja zawsze sobie myślę, czy ty słuchasz Jocka Willinka? No, kojarzę go, nie, nie słucham go regularnie, ale... Ja myślę, słyszałem. że on jest taką osobą, w sensie w innych w ogóle kategoriach wartości, ale myślę, że on jest taką jedną osobą na świecie właśnie, która... Ja nie, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale gościu mówi, że jest zdyscyplinowany codziennie, codziennie wstaje o czwarty nad rano i robi wszystkie rzeczy codziennie. Ja tego dla mnie to jest wydaje wyobrażenia. Ale to też jest jednowymiarowe. Czy on jest wrażliwy? na, no wiesz, piękno przyrodę i sztukę, musiał z czegoś zrezygnować. W sensie wiesz, jeżeli masz takie mindset zdyscyplinowany, zy to na przykład nie masz mindsetu luzu. On prawdopodobnie nie jest w stanie nacieszyć się nic z nierobieniem i takim też czegoś rezygnuje, nie? Co, się... Co jest właśnie problem z nim, bo to tak nie jest. Okay. Jak, jak go sobie posłuchasz, i jak on mówi, że idzie sobie na, e, nad morze i surfuje sobie i siedzi sobie na plaży i patrzy na fale i mówi, to jest szczęście, to jednak potrafi się mieć. Okay. No to pewnie czegoś innego. No, w sensie, jakby ogólnie rzecz biorąc, ludzi, nie ma ludzi idealnych. Każdy ma swoje silne strony, słabe. Każdy w swojej sytuacji ma plusy i minusy. Zresztą nawet na mózg tak działa, że nie jesteśmy w stanie być cały czas naładowani, nafetowani, po prostu, że jest super, nie? I, i to też ludziom czasem tłumaczę, że jakby. To, że jest chwilowy dołek, to nie znaczy, że musisz coś zmienić. Nie musisz zmieniać pracy, nie musisz zmieniać czegoś, nie musisz poszukiwać siebie. Po prostu wyczyluj. W sensie jakby pogódź się z tym, że przez tydzień, dwa będziesz mieć gorszy nastrój, a potem przyjdzie lepszy nastrój i też się tym tak nie podniecaj, że będzie lepiej, bo to bo, też się skończy, nie? Bo później będzie znowu kolejny dołek. Szczególnie z osobami z tendencjami do dwubiegunowości, gdzie masz po prostu takie jazdy, że to wiesz, to, to też jak wykrywam takie osoby, to czasem trzeba je stucić. Na razie nie bierz kolejnego projektu, bo jesteś na takim hajpie, tylko weź... Zauważasz coś tak? takiego w firmie? Tak, tak, że tak, ktoś tak, jest tak. taki dwubiegunowy i że na hajpie tak dużo bierze sobie? Bardzo... Tak widzę. U nas jest bardzo dużo możliwości w firmie. W takim sensie, że jeżeli ktoś chce szybko awansować, jeżeli chce robić jakieś... Nie, we wszystkich tych firmach. Nie? W sensie, jeżeli chce robić jakieś śmiałe rzeczy, więcej szybko zarabiać, to są takie możliwości. I ludzie się tym zachłysną często na początku i... Nie dziwnego, i jak mają ciebie jako szefa no w sensie, to chyba nie wiem albo, tak, albo ja tego nie, nie widzę albo to tak nie działa w takim sensie wiem że mam bardzo duży autorytet ale rzadko to widzę wprost i słyszę wprost myślę to, że, że przyciągasz po prostu ludzi podobnych do siebie na pewno trochę ich przyciągnąłem to na pewno na pewno i teraz chodzi o to że tylko wiesz te możliwości nie uciekną to jest w DNA na ja nie chcę zmienić tej firmy w coś czy tych firm w coś gdzie nagle zamkniemy ludziom ścieżki tylko więc nie ma sensu tak pędzić a często z perspektywy młodych ludzi no też nie jestem jakiś super stary, ale jakbyś 32 lata, to już coś tam widziałem w życiu. I ty wiesz, dla nich jeden rok kariery zawodowej, jak to jest pierwszy czy drugi, to im się wydaje, że wiesz, że teraz to po prostu, że to jest co tydzień musi być jakaś wielka zmiana. A właśnie dorosłość trochę polega na tym, żeby zrozumieć, że to nie ucieknie, tak? W sensie, że że jeszcze następne 40 lat. Tak, że nawet moim zdaniem lepiej zaplanować ścieżkę swoją kariery w taki sposób, żeby dać sobie 2-3 lata na dojście do czegoś w jakiś może trochę bardziej zbalansowany sposób, czy taki, który bardziej odpowiada Twojemu charakterowi, niż zachłysnąć się tymi możliwościami. A um, powiedziałeś jeszcze przed nagraniem, że trochę taki e, okres na, ognia, czy jakoś użyłeś jakiegoś słowa, nie pamiętam teraz już jakiego, hmm. ale że taki cięższy okres Ci się skończył już, skończy już. Czyli w, te, w tym momencie. Robisz jakieś rzeczy tak proaktywnie, żeby właśnie się trochę wycilować, żeby patrzeć trochę bardziej long term i żeby nie zachwycać się rzeczami? Znaczy, powiem ci tak, zawsze mamy co robić i zawsze mam co robić takiego. Nawet nie proaktywnego, a reaktywnego, bo po prostu jest wymagająca sytuacja na rynku i rzeczywiście trzeba mieć taką dyscyplinę i zajmować się ważnymi rzeczami. Ja w ogóle bardzo szedłem z takich wizyjnych projektów i szedłem tak na maksa do okopów, czy jestem na froncie, jak robić marketing w spółce X, jak robić automatyzację holdingu, jak robić to, jak robić tamto. I jestem tam bardzo blisko na poziomie pojedynczych zadań. No więc ten taki mit, że jak tam nie wiadomo co, to w ogóle się nie zajmujesz pracą operacyjną, pewnie da, da się, byłbym w stanie, ale to nie byłoby tak skuteczne, w takim sensie, że widzę projekty, w których jest duża dźwignia w tym, że się pojawię i coś, wiesz, powiem im, jak można coś zrobić, podzielę się wiedzą. Czy ja dobrze myślę o tobie, bo przychodzą tutaj ludzie i też często słyszę, że są liderzy wojny i liderzy... Pokoju. Tak. Ja mam wrażenie, że ty potrafisz przeskakiwać pomiędzy tymi rzeczami. Jestem totalnie nasz czas wojny. Totalnie. Jakby, wiesz, to ja w czasie pokoju, jak ludzie zaczynają się rozluźniać, zastanawiać, jak chce zrobić lepiej, a żeby może tak nie ten, ja się spalam. Jak jest za łatwo, to bo na przykład, o straciliśmy jakiś projekt, nie wiem, albo nie wygraliśmy jakiegoś przetargu, ale spoko, są trzy kolejne, Ja mówię, kurwa, może jutro nie być żadnego, więc jakby dla mnie jest ten fokus potrzebny, a wiesz, jak wiesz, firma jest dochodowa, wszystko jest spoko i tak dalej, to tak trochę rozluźnia, nie? Ja na przykład w tym roku świadomie obniżyłem marżę praktycznie do zera, do jednoprocentowej, tam, żeby tylko nie być pod kreską, no bo mamy te zyski z zeszłych lat i stymuluje ten wzrost i tak dalej, bo po prostu uważam, że to jest jakieś okno, które może nie trwać wiecznie, żeby ten biznes tak rozwijać i że trzeba je wykorzystać po prostu. I, i, i ja się dużo lepiej, znaczy dużo. Wiadomo, że w czasach, kiedy jest dobrze, na przykład w lipcu mieliśmy jakiś taki bardzo mocny miesiąc, czy w czerwcu, nie pamiętam. Ja byłem 3,5 tygodnia we Włoszech nowym samochodem. Jeździłem, zwiedziłem całe północne Włochy. To był taki mój trip marzeń. Bardzo chciałem znaczy, byłem we Włoszech parę razy, ale zawsze chciałem tam pojechać samochodem. I z, dziewczyną. Zawsze, I z dziewczyną dokładnie, to bardzo ważne. E, też trochę na to czekałem przyznam, no bo jakby jeżdżenie gdzieś tam to, to zawsze fa, fajniejsze. I wiesz bym taką mega, tripa 3, pół tygodnie, po prostu toskania tam jakieś wschodnie wybrzeże, Rzym, wiesz, jeżdżenie nową porszawkę po Rzymie. Wiesz moim ulubionym mieście się fascynuje historią imperium rzymskiego. Więc dla mnie wiesz jeżdżenie koło tych rzeczy, taką nową furą, po prostu wiesz, igłas to po prostu no, mistyczne doświadczenie. nie? Ale potem wiesz, znowu znowu jakieś tam, że ekonomia, że coś tam, że coś tam nie trzeba wracać i jakby wrócić do tej kopalni i. <gry> I wiesz, i też to jest spoko, nie? I teraz właśnie i mieliśmy taki moment takiego gorszego nastroju w firmie, że właśnie zaczęły się rzeczy trochę, trochę nie sypać, tylko wiesz, w sensie, że jest trudniej po prostu, jest dużo zmian i, i, i parę osób nam odeszło i ludzie się tym bardzo jakoś spiedzi, nie? I to jest, ja już to widziałem siedem razy w życiu. Więc ja wiem, że w biznesie jest jakiś okres, mamy taki rynkowy poziom rotacji, jest tak jak większość wskaźników mamy lepszych niż rynek, to rotację mamy rynkową, co uważam, że w tak rosnącej firmie jest zajebistym wynikiem. Bo powinna też... się większość ludzi zwalniać z presji. No, ale wiesz, powiem Ci jedna ja rzecz. Ja powtarzam tę presję, wiem. Nie, nie, no tak, to może, może też takie, to jest naturalne też skojarzenie, że jak się dużo biznesów, szybki rozwój i tak dalej, więc jest normalne, nie? Tylko chodzi mi o to, że ja muszę, na szczęście to trochę w ludziach dojrzewa, że rotacja w firmie jest czymś pozytywnym, bo jeśli ktoś się nie odnajduje w firmie, to nawet dobrze, że zmieni miejsce pracy, w sensie, że nie ma co wszystkich naprawiać, wszystkich zbawiać całego świata, to po pierwsze, po drugie, jeżeli masz, jest naturalnym procesem biznesowym, nie da się mieć 100% retencji ludzi. W sensie, oczywiście, ktoś mi powie, że jakaś Patagonia czy Stratagonia ma, wiesz, na zasadzie 100%, pewnie też nie mają, tak? Więc jakby, albo, że ktoś ma 10-osobową firmę, gdzie founder robi za wszystkich, bo też znam takie firmy, nie, że ktoś mi mówi, nie, no da się. I wiesz, potem słucham tego lidera i ja mówię, okej, okay, czy zawsze jak jest trudna sytuacja, to ty robisz za tych ludzi, przepłacasz ich, i jesteś super miły, i to jest bardzo duża niedojrzałość biznesowa, że nadskakujesz ludziom, im jakby jest taki służebny leadership, ale to jest tak naprawdę obawa przed krytyką, oba i, i widzę ludzi, co zapieprzają po 12-14 godzin dziennie, ich zespół nie zapieprza tak no to, to jest normalne, że pracują mniej, ale w sensie choćby też wiesz, dają zrzucić na sieci liderzy i są super dumni, że wszyscy są zadowoleni, no super, gratulacje, no w sensie zajedziesz się i za, mi się, za 10 to lat ty się taki... tak przewartościujesz w życiu, że zmarnowałem 10 lat życiu na nadskakiwanie ludziom, którzy mnie zostawili przy pierwszej trudnej sytuacji, nie, więc jakby co też mamy już na swoim koncie, ja nie mówię, że dzisiaj by mnie wszyscy zostawili w trudnej sytuacji, bo też ja bardzo dojrzałem biznesowo i te biznesy dojrzały i ja też rozumiem, że to nie jest gra w to, kto komu zrobi dobrze, i w jakieś takie dziwne konstrukty myślowe. To jest biznes. Biznes ma zarabiać, biznes ma się rozwijać, ma dawać fajne możliwości ludziom i powinniśmy razem grać do tej samej bramki, a wszystkie te jakieś historie dookoła. Wracanie gitary. Ja mam zawsze takie podejście. Nie wiem, czy to jest zdrowe, ale mi się jak zatrudniam się w jakiejś firmie albo pracuję z jakimś klientem, to ja mam zawsze tak, że no dzisiaj pracujemy, jutro możemy nie pracować, jak nie, nie przywiązuję się do tego w ogóle. Nie wierzę w jakieś takie relacje biznesowe. Chyba, żebym pracował z kimś 5 lat, ale dalej bym nie oczekiwał od niego, że on będzie ze mną pracował, bo wiedziałbym, że to jest, że jednak nie jesteśmy ziomkami, tylko jesteśmy, robimy biznes ze sobą, więc jak ktoś będzie miał lepszy biznes, no to sobie po prostu pójdzie. No, no, no. I, I, i tu Myślisz, że to jest zdrowe, czy raczej powinno się budować takie relacje, które pomimo tego, że ktoś na przykład dostaje lepszą ofertę, to jednak zostanie, bo jesteśmy ziomkami? No ja, wczoraj słyszałem taki cytat z Tam Karolina, CEO Tigers, robi takie piwo CEO raz w miesiącu. Ja piszę mail, ona chodzi na piwo. mówię, że to gorsze, tylko się pokazuje też takie. Zaangażowanie Co, w team. Tak, tak, że spędzić czas z ludźmi. I tam jedna z osób powiedziała, że, że ja zarabiam tutaj naprawdę spoko. Ale że i tak dostałem lepszą ofertę z jakiegoś startupu, ale ja wiem, że TIGES jest taką firmą, które jak będzie ciężko, to mnie nie zwolnią, a wiem, że w tej startupie byłbym pierwszy do odstrzelania z racji tego, że mnie przepłacają, nie? więc jakby dla mnie było naturalne, że zostaję tutaj i to nie było tak, że dlatego, że kocham tę firmę, bo ja nie, nikogo nie oczekuję, że on będzie tę firmę kochał, ja oczekuję, że będzie ją lubić i szanować i tyle, ale nie musi być jakimś wiesz, sekciarzem. Nie? Mm -hmm. więc, więc, um... Ale to też była jakaś forma biznesowej decyzji, że wiedział, gdy tak, go zwolnią tak, pierwszego. Tak, ale wiesz, no relacje na pewno są ważne, my się wydaje akurat, bo mniej więcej po naszych rozmowach wiem, że mamy dosyć podobne charaktery, tak wyczuwam. W wielu kwestiach międzyludzkich i tak dalej. Mm -hmm. Więc myślę, że dla wielu ludzi te relacje są ważniejsze niż dla nas na przykład. Więc <laughs> dla mnie idealnym <laughs> pracą to jest praca synchroniczna. W poniedziałek odpalamy temat na jednym spotkaniu i przez cały tydzień pracujemy w ciszy, nie rozmawiając ze sobą. Ewentualnie na slaku popychamy tematy, żeby domknąć zadania, żeby zrobić zajebisty wynik, a w weekend każdy czyta książkę, rozkminia i tak dalej. W poniedziałek przychodzimy i wiesz, na gadamy przez godzinę i potem ciśniemy. Nie? I to jest najciekawsze jest to, że ci ludzie nie traktują tego jako spędzanie czasu. A dla mnie to jest spędzanie czasu z ludźmi. No, się zajebiście bym czułem kurwa, ale spędziliśmy super czas. Dokładnie. Dla mnie spotkanie się z kimś bez pretekstu biznesowego czy jakiegoś to jest trudne po prostu, nie? W sensie jakby nie wiem do końca czegoś spodziewać i tak dalej. Jak mamy jakieś rzecz, która nas łączy o której możemy, wiesz, powiedzieć, zdecydować, czy zrobić coś wspólnie, no to to jest już sama przyjemność wtedy. Ja mam wrażenie, że jak się z kimś ustawiam, to chciałbym mieć taką ramówkę, że ok, będziemy się widzieć na tyle, będziemy się gadać o tym i o tym i by, najlepiej, żebym jeszcze wiedział, kiedy możemy skończyć, żebym się nie czuł, czy już ja za długo siedzę i tutaj no. przynudzam, czy nie. Totalnie. Ja, ja zaczynam w, w rodzinie, z dziewczyną już prowadziliśmy kalendarz wspólny i tak dalej, planujemy razem tydzień, tak jak w firmie. Że wiesz, wszystkie taski, treningi wrzucone do kalendarza, i tak dalej. I można podejrzeć kalendarz, kto gdzie jest, bez wiesz, odpytywania się, czy dzisiaj możesz zrobić to, czy tamto, i tak dalej. Możemy sobie porozmawiać o automatyzację kreczach. w związku. Coś w tym stylu. I powoli dojrzewam do tego, żeby moją mama i brata wrzucić też na kalendarz, żebyśmy mogli gdzieś tam łatwiej zaplanować. Mówię, kurde mama. Ja to jest ciężkie, nie? nie? mogę zapamiętać, kiedy ty wyjeżdżasz. Na przykład teraz moja mama dzisiaj chyba wraca z jakichś Włoch czy coś ja mówię, no już, ja już nie mogę zapamiętać tych dat, kiedy ty wyjeżdżasz. W sensie ja nigdzie nie muszę ich zapamiętywać, póki nie chcę mi się tego robić. A pan może do... Tak, urodziny pamiętam na szczęście. Gratulacje, ja no. nie pamiętam. Moja mama 6 września, nie? <laughs> no, więc, więc to, to, to też ludzi popycham w tym kierunku i czuję to, nie? Że... A skończyć. jak twoja dziewczyna reaguje na te ustalenia? Bo moja była dziewczyna mi powiedziała, że oszalałem. Nie, jest spoko. W sensie, wiesz, ja jestem w jakimś związku maszyn. W takim sensie jest, nie wiem. Miesiąc, nie mieliśmy ani jednej spiny, ani jednej, ale nie tak nudno. Na pewno, weź, bo to jest normalna reakcja, ale wiesz, to, to nie znaczy, że nie ma wiesz ognia, że wiesz na zasadzie, że wszyscy, każdy ma. Nie, nie, jest bardzo duże uczucie, to czuć, jest bardzo duża spójność charakterów, zrozumienie swoich potrzeb, jakiś dobry timing w życiu, to jest szansa jedna na milion, kiedy spotkasz się we właściwym czasie, bo nie byłem w lepszych i gorszych relacjach w przeszłości i często timing był tym, co nie wypalało. Że jest prostu... czasami tak, że ktoś jest spoko, ale po prostu jesteście w innym momencie. Nie? Dokładnie, dokładnie. Na przykład, jesteś bardzo młody, jeszcze nie ogarniasz jakichś rzeczy i laski szybciej dojrzewają i tak dalej, więc Znam to zupełnie... <laughs> zupełnie inna historia. Eee, czy wiesz, no, czy wiele innych czynników, a tutaj naprawdę wszystko się mega zgrało i ona totalnie to kupuje. Też jakie pokazałem ten sposób na opisanie swojej wizji życia, pokazałem jaka jest moja. Ona zaczęła rozpisywać swoją. Okazuje się, że są bardzo spójne. Robi to w inny sposób. Ale w inny sposób to są... znaczy, w jak jaki? Możesz, taki bardziej powiedzieć? rozbudowany, tak? Bo ja mam, ja mam taki sposób, że opisuję, to jest trochę taka mieszanka um, Dali o książki principus zasady. E, takiego kursu Lifebook z Mind Valley, Mind Valley taki, taki kurs, jak tam rozpisać swoją wizję życia i paru innych takich psychologicznych rzeczy, bo to jest trochę mojej własnej inwencji. Ja to robię tak, że mam 12 obszarów życia, żeby myśleć o wszystkich, nie ukierunkować się tylko na pracę, bo już tu gadam tylko o pracę. Moje życie jest dużo bardziej, czy prawie tylko o pracę, moje życie jest dużo bardziej złożone, że tak powiem. Tak? No, no, no. <laughs> Może nie poświęcam temu aż tyle uwagi, ale, ale, ale wiesz, no, jakby to jest wiodący obszar, ale na pewno nie jedyny i. Poczekaj, cały... poczekaj, czy możesz hmm? mi wymienić? Te 12 rzeczy? Tak, z pamięci to nie, ale to masz tak jak wiesz. Emocje, inteligencja, charakter, nie wiem, intelekt, praca, kariera, wiem, kariera, pieniądze, zdrowie. I w, w każdej tej rubryce sobie rozpisujesz, co byś chciał osiągnąć? Tak, rodzicielstwo, no, 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 mam, mam dokładnie. Mam inspirujący obrazek, którym się z tym skojarzy, czyli na przykład. Jak mam, dajmy na to o rodzicielstwo, nie? musisz sobie dokreślić, czy i kiedy byś chciał. Na przykład, no to mam zdjęcie tam, wiesz, jakieś z pamiętnika, tam, znaczy z takiego klaseru, czy tam z jakimś tam moim tatą, z moją mamą, jakieś takie, jak jesteśmy mali z moim bratem, i to jest coś, co mnie inspiruje, że to był, ja miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo, myślę, że to było bardzo, gdzieś tam ważne, więc. Nie okay. jesteś farciarem. No tak, to jest rzadkość i myślę, że to bardzo pomaga w życiu, na pewno. To, 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 jest, to jest mega. Pewnie jedna z, chyba najważniejsza rzecz, którą dostałem w życiu, to były pierwsze 10 lat w życiu, kiedy rodzice się nie kłócili, dbali o nas, było wszystko spoko, było tak pozytywnie, dojrzale i w ogóle mega spoko. No i wiesz, masz pod tym. Mam jednozdaniową strategię. Jaka jest strategia? Czyli na przykład, nie wiem, jak się spotkaliśmy poprzednio, jeszcze chyba w nie poznałem, to miałem. Chodzę na randki tak długo, aż poznam kogoś, z kim chciałbym mieć kiedyś dzieci, nie? To była moja strategia w jednym zdaniu, nie? Mm -hmm. I w każdym obszarze mam taką jednoznaczną strategię. Tym że Na przykład rozwijam swoje firmy, żeby były niezależnie ode mnie i były tam wysokomarżowe itd. Tak I do wszystkiego Nie, masz wszystko... zdjęcie? Tak, do wszystkiego jest zdjęcie. No. Uwierzysz, że ja robię to dokładnie tak samo? No, <laughs> jest takie powiedzenie: Great Minds Think alike. <laughs> naprawdę, taki... i jeszcze i wczoraj to zrobiłem, naprawdę. Wczoraj rozpisałem sobie dodat... no bo ja to rozpisuję raz na jakiś czas. Rozpisałem sobie rzeczy, które chciałbym w inny troszeczkę sposób niż ty. 伊。E Robiłem to jakiś czas temu, więc dorzuciłem. I, bo i, i pamiętałem, że zrobiłem to gorzej i że byłem niezadowolony. Więc mhm. wróciłem to obok siebie, porównałem sobie te wszystkie rzeczy, które sobie rozpisałem i zauważyłem, że to jest prawie dokładnie to samo, tylko te, które rozpisałem teraz są napisane bardziej pozytywnym językiem. No. Plus, co było najciekawsze, dorzuciłem sobie zdjęcia, które wcześniej zapisałem. Zapisuję. I dorzuciłem sobie zdjęcia i sprawdziłem, że wszystkie, każde z tych zdjęć odpowiada jednej rzeczy, z tego, mhm. rzeczy, które mhm. rozpisałem. No nie, bo to jest mega sposób, taka trochę forma wizualizacji. Warto do tego wracać, bo te wnioski dojrzewają. Czasem, jak pierwszy raz to robisz, to mówisz, że będę robić to, tam, to się to potem okazuje, że to jest niemożliwe, i trochę się urealniasz i zaczynasz akceptować, że to jest normalne, że tego nie robisz, bo to jest po prostu niemożliwe. I wiesz, potem dodaję jakiś tam inspirujący cytat, potem dodaję moje przekonania na ten temat, czyli na przykład uważam, że nie wiem, że jestem inteligentny, a moje ograniczające przekonania jest takie, że na przykład nie wiem. Yy, że nie umiem w ludzi na przykład, nie? No i to jest pytanie, czy naprawdę nie umiem w ludzi, czy sobie już to wkręcam, wiesz, to jest... I nad tym, jak wyłóżka sobie te negatywne przekonania, to możesz zacząć nad nimi pracować przy pomocy konkretnych technik z jakiejś tam psychologii behawioralno-poznawczej na przykład, które też mam gdzieś tam na boku zaparkowane i spisane. Więc jakby ja tak wiesz, wchodzę w siebie i staram się naprawić wszystko to, co mi się nie podoba, trochę jakby kultywować taki um, ogród, nie? W sensie u... Up, nie wiem jak się... no chyba kultywować... I rozumiem, się. jakbyś sobie sadził kwiatki i dbał o nie. No i po tych przekonaniach jest czas na wizję idealną, czyli na przykład w zdrowiu mam, że wiesz, ważę 92 kilo i mam, nie wiem, 10% tkanki tłuszczowej, nie 7, tylko 10 na przykład i wiesz, i że chodzę wyprostowane że bycie w moim ciele to przyjemność, tego typu rzeczy, nie, że jakby, że wysypiam, że chodzę wyspany, przez co to wpływa na moje emocje, na moje wszystko, potem masz coś... Po co? Czyli misja, po co to chce? No i na przykład po to, żebyś tam żyć długo i żeby wykorzystać życie na maksa i coś tam takiego. I na końcu masz strategię, czyli konkretne kroki w tym kierunku teraz, nie? No jak to rozpiszesz, zaktualizujesz co jakiś czas, zajrzysz do tego, no to muszę powiedzieć, że większość rzeczy, które napisałem sobie rok temu, już się spełniło, gdzie to były takie odjechane, super odjazdowe. No bo jeżeli... Mogę cię tu wybić, bo też no mam coś o, o tym do powiedzenia. I ja sobie. Na początku nie ustalałem sobie celów, tylko rozpisywałem sobie te wszystkie rzeczy. I po jakimś czasie stwierdziłem: Dobra, ustalę sobie cele, ale trochę się bałem tych największych celi, więc ustaliłem, że ustalę sobie taki ok. Dobry i zajebisty. Mhm. I jak jestem na początku roku, to ustalam sobie ten cel i patrzę na ten zajebisty, i mówię sobie, kurwa, no nie ma, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak miałam tą wiadomość. I co jest najciekawsze, to, idę sobie tam w styczeń, luty, marzec, i mniej więcej w czerwcu, jak już jestem i patrzę sobie na to znowu, to już, mnie, to już wiem, że zrobię ten dobry cel, a nie najmniejszy. I już potrafię sobie wyobrazić, jak osiągnę ten największy. Mhm. Więc to jest zajebiste, że jak, jak człowiek się zmienia na przestrzeni pół roku, także może osiągnąć rzeczy, których nie był sobie w stanie wyobrazić nawet wcześniej. Mega fajny patent z tym takim stopniowaniem, nie? W sensie, to w biznesie też zawsze, jak sobie mówimy, jaki jest cel na przyszły rok, to pierwszy miesiąc się wydaje, nie no, w sensie, jak. W sensie, jak pamiętam rok temu na warsztacie strategicznym, jak zespół mi powiedział, bo sami to powiedzieli, bo my strategię robimy z zespołem i to jest jakby tak, nazwijmy to oddolnie w takim sensie, to na podstawie ich tam feedbacku, przemyśleń, to jak powiedzieli, że chcą znowu urosnąć dwa razy, to ja mówię w samym Tiger's, tak, bo 300 jest dla całego holdingu. To oni ja mówię, Nie, no oni w, sensie oni w ogóle to są dzieciaki, bo oni się nie znają na biznesie. Jak? Przecież nie da się w nieskończoność rosnąć 100%. Nie? A teraz kończymy, znaczy kończymy, jesteśmy w procesie strategicznym na przyszły rok i patrząc na to, jakie mamy usługi, cele i tak dalej, no to, to kryzys i brak sprzedaży może nas jakoś tam zatrzymać, ale w sumie zaraz się okaże, że znamy się, że żeby urosnąć dwa razy, trzeba kupić jakąś firmę. A okazuje się, że już organicznie jesteśmy w stanie urosnąć dwa razy, jeśli nie będzie jakiegoś Armagedonu i. Że, jeśli kupimy jakąś firmę, to nawet urośniemy więcej niż dwa razy. Tak się zapowiada. I to nawet nie jest tak przytłaczające, mimo tego, że powinno być dużo trudniejsze. Więc, jakby też mam tak, że czasem te cele mnie totalnie przytłaczają. Bo no. tak wszyscy mówią, że trzeba rozpisać cel, który cię przetłacza. ale jak, jak zawsze jak go sobie rozpiszę, to tak patrzę na ten cel i mówię sobie: Kurde, nawet, nawet, nawet patrzę na niego nie chcę. No, no, no. To jest mi trochę wstyd, jak na niego patrzę. A później e, idziesz żeby idziesz i mówisz: Kurde, może jednak, może jednak nie, nie przewidziałem wszystkiego w styczniu. Um, a powiedziałeś, że Twoja dziewczyna inaczej sobie rozpisała te rzeczy? To znaczy no. jak? Ona miała jakoś tak prościej, że po prostu wypisała sobie swoje spostrzeżenia na ten temat i rozpisała je w jakichś tam buletach pod spodem, że tam nie wiem, że tam w związku, no na przykład jest miłość obszar, no znaczy w związku. Tam nie pamiętam, że jakoś tam. Jak nie chcesz to, to nie mów. nie pamiętam. Nie, my jesteśmy bardzo otwarci, ona zresztą wrzucała na jakiś Instagram, dzieliła się tym, bo to zawsze jest wiesz, cenny feedback. Ja też tu wrzucałem, Tylko jak ktoś do mnie napisze, to mogą wysłać szablon. Tak, bo w sensie jakby to, to nie, ma, nie ma problemu, nie? W sensie. Ja się wstydzę nie... jeszcze trochę tego pokazywać ludziom. No, no. no nie, w sensie nie, nie mówię, że mu wyślę całą to swoją coś. wizję z życia, to. ze wszystkimi przekonaniami i tak dalej, ale w sensie szablon do tego zrobiłem, bo ostatnio robiłem takie wewnętrzne szkolenie w firmie, żeby też ludzi uzbroić w takie narzędzia na jakieś tam być może bardziej wymagające czasy. No to, to jakby. M mogę gdzieś to wysłać? Ona to robi po prostu trochę, tro trochę prościej, mniej rozbudowany sposób. I też to gdzieś pokazywała. nie wiem, czy nie ma tego w jakichś zapisanych stories. Więc tam jak ktoś znajdzie moje zdjęcie z nią i kliknie w nią, to gdzieś tam w zapisanych stories powinno być pokazane, jak ona to robi i jak, jak ja to robię. Nie? I ile jesteście razem? Y no teraz już 7 miesięcy coś takiego. Zero kłótni? Ani jednej. Szacunek. Reszcie drugi się podgrzaliśmy. W sensie tam pojedziemy, jak szliśmy do moich znajomych, i tam jakieś kwiatki tam oglądała, byliśmy już spóźnieni, ona tam jakieś kwiatki przekładała z bukietu do bukietu, żeby było idealne. Już myślałem, że po prostu mnie szlak lepiej, nie? Ale ona o tym wie itd. i tak dalej. To jest normalne, tak? W sensie i tam wiesz, ale to jest fajne, bo mówisz komuś, ej, słuchaj, no moglibyśmy szybciej. A on mówi, no, masz rację spoko i tyle. No to jak masz się wkurzać, w sensie na zasadzie. I widzisz, że nie mówi tego, żebyś się odwalił, tylko na zasadzie. Na zasadzie albo mówi, no jest z tym ciężko, pewnie się to jeszcze zdarzy. Ale wiesz, 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 że cię kocham, więc jakby tam wiesz, jakby spoko, przecież te świat się nie zawalił itd. i tak dalej. To myślę, no dobra, no po co się tym wkurzać? To też jest poziom jakiejś dojrzałości, bo jak gdzieś tam jakieś twoje w życiu już widzieliśmy. Plus ty też musisz wiedzieć, więc... gdzie hamować siebie, gdzie, gdzie, gdzie teoretycznie przesadzasz. Po prostu przy takim poziomie wsparcia, które dostaje na co dzień i w ogóle wiesz, jakby takiego zwykłego gdzieś tam szczerego uczucia, no to muszę powiedzieć, że no ciężko było wiesz, wkurzać o jakieś drobnostki, a pewnie sam też nie jestem idealny, to na pewno nie? <laughs> Jakby. Czyli da się. To jest, bo ja mam wizję, że to też tak zrobię i że to też tak będzie działało, ale nie mam dziewczyny, jeszcze jej nie znalazłem, więc e, tak sobie jeszcze na to tak patrzę, wiesz, że z perspektywy, że może tylko mi się wydaje, może sobie wkręcam, a tak naprawdę znowu będzie dosyć skomplikowanie w związku. Więc jestem ciekawy, jak będzie wam się układało dalej. Mam nadzieję, no. że, mam nadzieję że to podtrzymacie. To daje mi wiarę. Powiem ci, że naprawdę... Jakoś mam takie dziwne przeczucie, że, że to będzie działać w takim sensie, że... Ostatnio bardzo ufam takim zdroworozsądkowym wnioskom, mm -hmm. że właśnie jak chcę komuś powiedzieć, nie pierdol, to nie będę się blokować z tym, bo przeczytałem jakąś książkę. Tylko się czuję, że to jest właściwe, to powiem, nie? I tak samo tutaj mam takie poczucie, że rzeczywiście że to uczucie jest obustronne, że timing jest właściwe, że wszystko się zgadza. Ciężko mi sobie wyobrazić coś, co mogłoby to jakoś wykoleić. A zdaję sobie z tego sprawę, jak działają hormony po dwóch, pięciu latach, bo byłem też w dłuższych relacjach i to też nie jest tak, że mi się to jakoś radykalnie zmienia. Ona też była w dłuższej relacji, wie, że też jej jakoś radykalnie nie zmienia. Więc, jakby, jakby coś się może stać. No, ktoś z nas mógłby się zacząć gorzej zachowywać, ale po co? Bo jesteśmy dosyć świadomymi ludźmi, mamy rozpisaną wizję życia, jest spójna, znaczy, wieś, więc, jakby spoko, nie? Ale jedno moje takie kluczowe odkrycie, powiem Ci w tych poszukiwaniach tej partnerki, które jednak trwały 12 lat, to e, powiem Ci, że moim największym takim odkryciem była po prostu autentyczność. Że e, z Miro mam tak, że e, ja poszedłem z nią na e, jakąś pierwszą randkę i miałem tak, że że, że stwierdziłem, że nie proponuję, bo wiesz, no jest dziewczyna, jest, wiesz, ona była jakimś tam Miss Ukrainy, czy coś takiego, czy jakoś tam... Coś, coś, Bardzo naprawdę, ładna to, dziewczyna z Ukrainy. No Ukraińki są przepiękne, Rosjanki też są przepiękne, nieważne, że jest wojna. Jest tam top, totalnie, nie, w sensie jakby, i miałem takie, że taka ładna dziewczyna, no to na pewno chce iść do drogiej restauracji. No masz od razu wgrane wszystkie stereotypy. Mówię, ej, ale ja nie lubię chodzić do drogich restauracji, nie lubię udawać kogoś, kim nie jestem. Więc powiedziałem, słuchaj, chodźmy na spacer, jest ładna pogoda. Gdzie masz takie naturalnie spacer, nuda, wiesz, jakby to nie jest tinderowy klimat, bo jest tinderowa gdzieś tam e, e, randka. Ja miałem ziomków, którzy nie chcieli się przyznać dziewczynie, że nie mają prawa jazdy. To jest... No to jest trudne, w sensie krępujące. Sam nie miałem długo gdzieś tam do 20 któregoś roku życia i pamiętam, że mega mi to się działo na banie. Mi, mi w ogóle, ale ja, ja, jakby zawsze miałem chyba takie, taką otwartość, że mówiłem okay. i wolałem, żeby się coś pierdoliło. nie, nie że... No jasne, ale to jest mega dobre podejście, właśnie, bo ja mówię, mam ochotę na ten spacer, to pójdziemy na, na, na spacer, jeśli ma ochotę, A jak nie, to po prostu powiem, że to nie jest mój klimat i że, znaczy może mogę z nią pójść, ale ogólnie nie lubię takich miejsc, więc jeżeli ona lubi, to może być w sensie, no nie wiem, też nie jestem jaki zamknięty Będę na nowe, ale taką. wiesz. No tak, że wiesz. <laughs> tak, to, I wiesz, miałem jedno, drugie, potem wiesz, drugi raz ona mówi, ja mówię, wiesz co, ja lubię chodzić na siłownię i to jest dla mnie ważne, ostatnio dużo pracowałem, więc chętnie bym z tobą poszedł na siłownię, no, wiesz, ona mówi: spoko, tylko nie mam, bo ona, wiesz, uciekała przed wojną, więc jakby ona mówi: spoko, tylko nie mam rzeczy, nie? I ja mówię: to wiesz, co, to może pójdźmy na drugą randkę do centrum handlowego i kupmy te rzeczy, nie? ja wiesz, no nikt normalnie, znaczy, to nie jest konwencja, ale ja tak czułem, że tak chcę. I ona mówi: ty, w sumie spoko. Poszliśmy, przy okazji sprawdziliśmy, jaki ma gust, okazało się, że ma dobry gust, zarówno męski, jak i kobiecy, bo to też jest w sumie ważne jak wyszła w jakiś joga pantsach jak sprzed to myślałem, że po prostu, wiesz, spadnę, to już się zakochałem. <laughs> to, więc jakby, wiesz, to, było dobrze, to, to był zagranie. dobry ruch na drogą randkę. I wiesz, tak właśnie autentyczność, autentyczność non stop, w sensie mówienie otwarcie o swoich potrzebach, wiesz, tam jest ten inny model, w ten wschodni taki, wiesz, że jest bardziej taki tradycyjny podział ról i tak dalej, ja tego totalnie nie kupuję. ja zawsze byłem w takich skrajnie partnerskich związkach, mm, taki, wiesz, liczysz ile skarpetek bo wypracowałeś, nie, w sensie na zasadzie, znaczy nie pracuję skarpetek, ale wiadomo, i Czyli wiesz, ona jest taka, że ty jesteś jakby głową rodziny, ona, ona się zajmuje domem. Po, to jest takie uproszczenie, no bo też się, jakby, też się mocno rozwija, też pracuje, ale mniej. W sensie jakby, no ma tak bardziej elastyczną pracę jakby, i, i wiesz, i też jakby to nie jest tak, że jest jakąś taką nazwijmy no kurą domową. <noise> absolutnie nie. Ale w pewnym sensie oczekuję, że jakby, że faceta wizja prowadzi do przodu, trochę tak jak w firmie, nie? W Stajesz na zasadzie, że ty jesteś jednak tą osobą, która gdzieś tam wyznacza jakiś kierunek, ona wspiera, ona ma swoje gdzieś tam obszary, które są jej, i jakby ona wnosi do tego jakąś taką niesamowitą energię, i taką troskę, i taką ciepłą energię. I wiesz, w takim dobie, i zawsze w ogóle, ponieważ jestem. Ja miałem taką dużą gonitwę myśli z tym, że czy to jest spoko dla niej, czy to jej nie stawia w jakiejś trudnej sytuacji, czy to jest spoko dla mnie, czy mi czegoś nie zacznie brakować. W pewnym jako sensie że... oboje go was stawia w trudnej sytuacji. To jest w ogóle tak, bo to wymaga zaufania, żeby wejść w taką relację, no bo ona musi zaufać, że jeśli nie postawi w 100% na rozwój zawodowy taki hardkorowy, a chce na przykład jakoś dobrze, fajnie żyć, jeździć na wakacje, no to w pewnym sensie po zakończeniu takiego związku. W jakimś tam wieku, gdzie że jest, może kogoś znaleźć, czy coś w tym stylu, no to jakby no coś tam ryzykuje. No ale ja też coś tam ryzykuję i każdy coś ryzykuje. Trzeba sobie trochę zaufać. Tak? Ale z drugiej strony to działa trochę tak jak ta presja, którą sobie wrzucasz te z firm, że jeśli cały czas jesteś w takim grubym wzroście, to jednocześnie nie, nie za bardzo masz możliwość wyjścia z tego. I hmm. ten tradycyjny model związku, teraz o tym myślę, nigdy o tym wcześniej nie myślałem, że. To, to cię wrzuca jakby, musisz bardziej zaufać, musisz być bardziej w tym, bo jesteś zależny <grym> od tej drugiej osoby. Wiesz, mi się to mega podoba i my rozmawialiśmy o tym chyba z dwa, trzy miesiące, zanim to tak to zrozumiałem, na czym to polega, no bo nie wiem, na czym to polega długoterminowo, bo nigdy tego nie widziałem. Wiesz, większość koleżanek jest w jakichś związkach, gdzie ten facet ma tą wiodącą rolę utrzymującą, one zarabiają coś na swoje jakieś wydatki, czy coś, ale w zamian za to też wnoszą bardzo dużo do tej gdzieś tam przestrzeni, nie? I dla mnie to jest, wiesz, takie mega że coś to się wydaje jakimś przeżytkiem jest takie promowane wręcz jako coś, znaczy antypromowane, jako coś złego, że może dawać taką energię. No bo sobie wyobraźcie, że jeżeli dziewczyna no, wygląda dobrze, gotuje jak w masterchefie, chcę ją wystawić następne kandydaty, bo naprawdę jest top, nie? I wiesz, ma jakieś szerokie zainteresowania i też ma czas, żeby je rozwijać, bo nie musi się zapierdzielać w pracy, nie wiem, 9 godzin na przykład, plus, wiesz, jakieś tam tego typu rzeczy. No wiesz, ja wracam z pracy. Ona gotuje coś zajebistego, ja mam dodatkową godzinkę, żeby popracować, potem jem coś, co jest 300 razy lepsze niż catering, który jadłem wcześniej. Mimo tego, że catering był spoko, ale nie spodziewałem się, że można jeść tak lepiej, bo moje życie było bardzo takie spartańskie. No i potem mamy jakościowy czas, gdzie możemy razem coś obejrzeć, gdzieś pójść spędzić czas. Przecież to jest, nie wiem, dla mnie to jest idealne w takim sensie. Jest idealne przy założeniu, że ona rzeczywiście będzie się wywiązywała z umowy i będzie się rozwijała. Bo mhm. ja to bym się tego bał, że jeśli będę miał dziewczynę, która będzie... W cudzysłowie siedziała w domu, to ona po prostu nie będzie nic robiła. No tak, ale ona na przykład mówi, że ją inspiruje ja z tym, jak ja to robię, i wiesz, i tak widzę, że wiesz, tu się zapisa, chodzi na jakiś angielski, klika tam jakiś włoski wiesz, jakby czyta jakieś książki i tak dalej. I wiesz, i tak sobie myślę, kurde, no, w sensie też ciężko być przy osobie, która non-stop się rozwija i w ogóle tego nie robić. I ja bym też na to nie pozwolił i z taką osobą się też po prostu pewnie nie spotykał, nie? Mm -hmm. Ja mam dwa kryteria: piękna i mądra. Mówiłem to kiedyś w podkaście o Kusiak jak stricte orantka, że jakby piękna i mądra. I pewnie się trochę śmiała, ale mówi, że docenia taką szczerość, no bo z drugiej strony wiesz, no A to czemu, to, to, co w tym jest nienaturalnego? Nie, nie Zarówno pieniądze, jak i e, relacje damsko męskie to pewnie dwie takie rzeczy, które chyba są najbardziej obrosły jakimiś konwenansami, co wypada, co nie wypada, i tak dalej. I powiedzenie komuś, że ja oczekuję, że ktoś będzie taki. To jest takie kolejne rzeczy, gdzie wprost mówisz o swoich potrzebach, czy wprost mówisz o tym, jak, jak masz, jak jest, i ktoś przez jakieś swoje niepewności może na ciebie wrzucić wieś, nie, jakiś nie giną. No, tak samo marcja do angielskiego. Niech dojrzewają, niech poznają sami siebie, żeby nie musieć nie musieć wiesz. To powiedzmy, czyli wcześniej miałeś takie 50-50 założenie? To jest, hmm. to jest trudne, bo są badania, które udowadniają, że ludzie przeceniają to, co robią w domu, czyli obie strony są przekonane, że robią więcej, co prowadzi do jakichś tam powiedzmy konfliktów, nie? Ja chyba bym, ja jak sobie o tym myślę i myślę właśnie o kobiecie, to uważam, że dla niej to jest zbyt niebezpieczne. Ja bym chyba nie chciał, żeby moja kobieta powiedziała: To jest bardzo tak, trudne, no. No. Że, że ona ładuje się w super niebezpieczną sytuację, I to, i to jest nierozsądne z jej punktu siedzenia jak patrząc na życie przedsiębiorczo. Tak. Ty byś nigdy nie podjął strony, takiej decyzji w swoim tak. życiu. Ja nie, tylko pamiętaj, że akurat w przypadku Miry, bo, nie, nie, bo są związki, gdzie dziewczyny w ogóle nie pracują, nie. Mhm. Ona robi rzeczy, robi rzeczy, które są rozwojowe, więc jakby no nie mogę powiedzieć, bo tam ma podpisane jakieś tam NDA, że nie, nie może powiedzieć, gdzie. Pracuje, to może niektórzy się mogą, nie wiem, coś myśleć, ale jakby, nie wiem, no w sensie, no ale jeżeli robi rozwojowe rzeczy, rozwija się na, na, na boku, obok tego i tak dalej, no to wiesz, no to, to nie jest tak, że ona skończy bez żadnych kwalifikacji z pięcioletnią dziurą w CV, nie? więc jakby w pewnym sensie jest zabezpieczona. Może nie może powalczyć o poziom życia, że wiesz, takie to umowne stokoła, tak? No ale pytanie, wiesz, jakby, pytanie, czy, czy będąc sama, czy w jej charakterze jest to, żeby. Wiesz, poświęcić się karierze i robić biznes. Ona raczej jest stricte przekonana, większość tych dziewczyn, że to jakby nie jest ich rola, w sensie, że ich rola jest to, żeby, wiesz, że, Plus teraz to... nie macie dzieci, a no, w przypadku, kiedy będziecie mieli dzieci, to jest jeszcze bardziej komplikuje sprawę no tak, i ona tak, musi tak. w pewnym sensie się nimi zajmować, nie? No wtedy, wtedy pewnie może, bardziej, może ale, nie nie ale musi, z drugiej ale... strony, jeśli wybiera, wiesz, jeżeli bo też w pewnym sensie wybiera partnera, tak jak ja oczekuję, że będzie piękna i mądra, to też oczekuję, że partner. Jakkolwiek, właśnie to bo to źle brzmi, ale w sumie. Dokładnie tak działa świat. Że ona też oczekuje, że partner będzie na jakimś poziomie i tak dalej. Będzie, będzie ogarnięty Tak, że będzie ogarnięty, że też będzie nas stać na, nie wiem, opiekunkę do dzieci w takiej hipotetycznej sytuacji, żeby ona czasem też mogła wyczilować czy coś takiego i żeby mogła wrócić na tę ścieżkę, gdzie może czymś się zajmować, wiem, wartościowym też innym. Jeszcze mam jedną myśl na ten temat. Jak sobie myślę o pracy domowej, bo ostatnio rozmawiałam o tym z kumplem z pracy właśnie i on mówi, że on też żyje w takim związku i że ma nadzieję, że ta dziewczyna robiłaby więcej. <laughs> Ale ja sobie i nie powiedziałem mu, stanowiłem się nad tym pozastanawiać i doszedłem do wniosku, że jeśli miałbym dziewczynę i ona by robiła jakieś rzeczy w domu, to ja sobie wolę zatrudnić sprzątaczkę i gotowaczkę, a niech moja dziewczyna ogarnia inne rzeczy. Tak mi się wydaje. Czy to tak będzie? No tylko ogarnia no ogarnie, wiesz, bo właśnie o to chodzi, tak się trochę uczepiłem tego przykładu, ale w sensie tego swojego, nie? no bo tylko ten znam, nie mam hmm. porównania nie mam znajomych za bardzo, znaczy to mnie jakichś pojedynczych, nie? którzy żyją w takim, w takim gdzieś bardziej... W tym modelu, ale to bardziej chodzi o to, że jak idziesz do sklepu, to nie wyliczysz każdej złotówki. Ona i tak, wiesz, płaci za siebie w wielu miejscach, jakby i tak dalej, bo zarabia i nie jest to takie kompletnie wyzerowane. A gotować po prostu lubi. Gdyby nie lubiła, to ja bym był w stanie spokojnie mówmy zwykle, ten po prostu I Nie ale gotowałaby jeżeli... tak dobrze, gdyby nie lubiła. No właśnie, więc jakby może to jest te do, dodatkowe dwie godziny, które nam to poświęca. Jej to sprawia przyjemność, tak jak mi sprawia przyjemność wiesz, zrobienie kawy rano nam obojgu, no to jakby nie, nie patrzę tego w kategoriach obowiązku domowego. Nie zawsze mi się chce. Czasem mam tak, że się spieszę gdzieś bardzo, a mówię, dobra i tak, kurwa, postawię ten czajnik na tym, poczekam, naleję i tak dalej, bo wiesz, jakby to jest dla mnie jakieś tam gest, nie? No jeżeli dwie strony się gdzieś tam tak wspierają, to mi się wydaje, że to jest mega fajne. Ale to Aczkolwiek chod... to jest na pewno trudne. Ja się zgadzam, że to jest bardzo ryzykowny model też dla obu stron, tak? No bo znamy case'y w obie strony, tak? Ktoś się wrzeni i wiesz, i potem traci jakiś majątek i się boksuje w jakichś rozwodach, a z drugiej strony dziewczyny, które ich prime time, bo mówmy sobie no trochę tak to niestety działa, że jakby jest ciężej znaleźć kogoś na wysyconym rynku, gdzie ludzie już podobierali w parę i masz x, x lat, no to... Dla faceta e... nie aż tak ciężko chyba. No do nie, ale właśnie z perspektywy kobiety, która nie ma tego doświadczenia zawodowego, nie jest już po, nie ma, jest mniejszy, ma wybór i tak dalej, no to bo to kobiety wybierają, nie faceci, to jest udowodnione też naukowo. No. Okej. Okay. Um, nie chcę kontynuować, bo trochę się czepiam tego twojego modelu, a ja nie chcę się go czepiać, bo to i yy, mi się wydaje, Wydawało, że wszyscy myślą tak jak ja, że wszyscy są 50-50, ale jakiś czas temu moja znajoma zrobiła poll na Instagramie, żeby ludzie ocenili, co, co wybierają, i to mm -hmm. bardzo było zróżnicowane. Ludzie no. mają bardzo różne poglądy na ten temat. I inna sprawa, że ja rozumiem Twoje wątpliwości, bo dwa, trzy miesiące to była mu główne, czy pakować się w to, czy nie, bo nie wiedziałem, z czym to się je, nie? I jakby. Coraz więcej rozumiem, obserwowałem, patrzyłem, czy to nie ma drugiego dna, czy to nie ma jakiegoś haczyka, wiesz, ja też nie że byłem z pełnym zaufaniem pierwszego dnia, nie, w sensie jakby, wiesz, piękna dziewczyna z Ukrainy wy, wyhacza na sobie, wiesz, gościa, który tam ma biznesy i tak dalej, no to twoja pierwsza masz, liczba red flag, które masz jest ogromna, nie, no ale potem się okazuje, wiesz, że zagrożeniem i to no. wiesz tego się nie da opisać bo to jest tak, tak ciepła naturalna energia tu wiesz tu nie ma tyle myślenia my to o tym mówimy językiem argumentów a to nie jest język I też argumentów językiem. tak 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 a to mówimy tak naprawdę o jakiejś tam powiedzmy energii która jest której ciężko jest opowiedzieć i szczerze uważam że to jest taki tak case jeden na chyba milion, nie? W takim sensie, że właśnie timing się zgadza, energia się zgadza, testy psychologiczne się zgadzają, w takim sensie, że wiesz, te charaktery są spójne, do wielu rzeczy mam bardzo podobne podejście, bardzo takie zdroworozsądkowe, dużo takiej pozytywnej wiary w przyszłość, wiesz, rozkminka. Te o, testy psychologiczne, one się muszą spinać ze sobą? Czy mają być jakieś przeciwne? Jakie jest założenie? Nie, w sensie, ja nie mówię, że jest jakieś idealne, ale w takim sensie, że hmm, patrząc na to, jacy jesteśmy, jest sporo części, w których jesteśmy bardzo podobni i część rzeczy, w których jesteśmy różni, ale to nie gryzie się ze sobą i tyle. W sensie, jakby wiesz, to jakby nie mamy jakichś skrajnie różnych poglądów na świat, jeżeli oceniamy ludzi, bo każdy człowiek ocenia, to oceniamy ich bardzo podobnie, w ten sam sposób. Nie mam takiego rozjazdu, że o, to jest super człowiek, a ja mówię, nie, to jest jakiś kanciarz i oszust, nie, tylko jest naprawdę bardzo, bardzo spójnie, nie. A jak ona sobie radzi z ludźmi? Spoko, ale też jest raczej introwertyczna, To też mnie zaskoczyło. No bo wiesz, pierwsze to jak weszła dziewczyna, zdjęcia z imprezy, wiesz, na szpilkach miała, w sukience, Miała zdjęcia z imprezy? Miała. Jakieś to mnie zawsze odstrasza na, mnie odstrasza na maksa. Ja <laughs> też, na maksa. też totalnie bez żadnej wiary. To było takie dla mnie dobre. Spróbuję nie. W sensie jakby nie byłem jakiś nastawiony. Tym bardziej miałem kilka nieudanych spotkań, które mnie po prostu już nie miałem w ogóle żadnej energii. Eee, I do tego. I wiesz, jakby. To też świadczy o tym timingu, że, że szedłeś z takimi niskimi oczekiwaniami. No, no, no. Mhm. Wiesz, tam się wszystko zgadzało. już nie będę wchodzić w jakieś tam super szczegóły, bo to jest zbyt, zbyt szczegółowe, ale. Mhm. Mm, ale mm, w każdym razie. Wątek, no. W każdym razie gratulacje. Cieszę się, że ci się udało. Też poluję na Ukrainkę, dziewczynę z Ukrainy. Mhm. Mówi się, dziewczyny z Ukrainy? One są po prostu wiesz, przepiękne. No. Um, I cieszę się, bo Instagram trochę zmienił. Landscape, bo kiedyś było tak, przynajmniej jak byłem mały, to pamiętam, że dziewczyny chodziły i o Hiszpanię ładni, Grecy ładni, Włosi ładni, Brazylijczycy super, a my nie mieliśmy czegoś takiego. I od końca hmm. z Instagram to my już wiemy, że teraz Ukraińki i Rosjanki. <laughs> znaczy, ja Polskie też są bardzo, bardzo jakby dla mnie uważam, że cały ten nasz region jest, jest, jest top, nie? W sensie, tak, jakby... zdecydowanie Polki, te, Pol Polki też, ale ja jednak, jednak sobie upodobałem te. To są takie trochę azjatyckie, delikatnie azjatyckie rysy. No jest trochę, jest takie jestem jest trochę takiego jakiegoś trochę Chińczyka, trochę Mongoła. Wiesz <gryzny> <gryzny> się tu jednak zapuścili, trochę nie tam. Um, powiedz mi, uh, jeszcze chciałem się zapytać o kryzys. Bo zbliża się kryzys? Przede wszystkim? Czy Wy widzicie tak z perspektywy przedsiębiorstwa, że idzie kryzys i jak ty też się zabezpieczasz personalnie? Widzimy bardzo. Uh, w kontekście obserwacji rynku, bo u nas, ok, klienci bardziej zwracają uwagę na rzeczy że, i podkreślają, że teraz musimy skupić bardzo mocno na działaniach efektywnościowych. Coś tam wstrzymują i tak dalej, no ale nie mamy tak, że wiesz, tam klienci odchodzą czy coś takiego, a w covid jak walną, pamiętam, że 30% klientów to z dnia na dzień po prostu, nie? Papier bez żadnej dyskusji. Nie? A myślisz, że będą odchodzili? To zależy trochę, co się wydarzy, nie? Bo dla mnie są dwa scenariusze i jeden to jest mój wymarzony scenariusz, to jest przez 3 lata inflacja 20%, i tyle. Najlepiej w sensie, przetrwają. Dokładnie. W sensie ja myślę tak, że wiesz, no ok, jest, wiesz, nie rośniemy 200% rocznie, tylko 30%. Spoko. W sensie, jakby ja też wiem, jak dzięki automatyzacji będę miał dokręcone marże. Wiesz, więc jakby biznes jest odpo bardziej odporny na ludzi, no bo jest mniejsza szansa. Bo nie musisz, nie masz jakiegoś magicznego know-how, które musi mieć ktoś o, o tym, jak coś robić. Tylko jest od odporny to nie więc jakby, i nie mówię tego w kategoriach zwolnienia, co właśnie bardziej tego, że w takich stresujących czasach ktoś może sam się zwolnić i zostawić mnie na lodzie, a ja mogę nie mieć środków, czy coś takiego, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby biznes na wyższych marżach zautomatyzowany spoko, jest już bardziej odporny. Więc ja czuję, że jest na, takie, na taki scenariusz jestem gotów. Klienci mniej chętni do współpracy i tak dalej. Gorzej, jeżeli by nastąpiło jedno duże tąpnięcie. To, to też jest do przeżycia. No bo też już mamy to ze sobą w covidzie, może być mocniejsze to pnięcie. tąpnięcie, wtedy relatywnie łatwo z tego wyszliśmy zajęło nam to 2-3 miesiące, no to już że nam zajmie 6, czy tam nie wiem, żeby wrócić do jakiegoś poziomu zero, ale w przypadku takiego tampnięcia no jest więcej tego stresu na pewno, nie? Myślisz, że z perspektywy przedsiębiorstwa po prostu klienci po... zawiaszą umowę na przykład? Może tak być, jeżeli jest coś naprawdę takiego dużego ekonomicznie w jednym momencie, to jest naturalny impuls i to też właśnie jest pytanie, my wczoraj rozmawialiśmy właśnie z Karoliną CEO, jaka jest taka checklista, żeby w takich momentach nie działać emocjonalnie, tylko gdzieś tam racjonalnie nie? i moim zdaniem to jest wciąż moment, kiedy trzeba inwestować w marketing, wychodzić z pozytywną komunikacją do rynku, po prostu przetrwać, nie robić nerwowych ruchów, nie, nie zwalniać ludzi czy coś takiego. My też mamy ten, wiesz, te wynagrodzenia są uzależnione od wyników, więc jeżeli firma dostaje baty, to u nas wynagrodzenia, które są dość wysokie, nie są już aż tak dużo wyższe niż rynkowe, ale są dość wysokie wciąż, na tle całej Polski szczególnie, no to automatycznie spadają trochę te wynagrodzenia. Więc mamy takie. Taką poduszkę, nie? że trochę tej odpowiedzialności bierze na siebie zespół, który jest trochę bardziej przedsiębiorczy niż taki statystyczny pracownik firmy XYZ. Nie? Więc tu jest jakieś amortyzowanie wiemy, że trzeba nadal ten, no jednak ktoś będzie chciał ten marketing, ludzie będą zwalniać i będą może szukać bardziej elastycznych rozwiązań, takich jak agencja, którą możesz odczepić jak wagonik jednego dnia, a pracownika na, już nie tak łatwo, nie? I, I tak dalej, i tak dalej, więc mamy szereg takich przemyśleń na temat tego, że w przypadku takiego tąpnięcia, co by było gdyby, no i tak naprawdę, wiesz, trzeba zadbać o ten cashflow, te terminy płatności, mówiłem, że tam przesuwamy na początku, to, to też dbamy o ten cashflow bardziej, teraz zaczynamy stopniowo Odbijać z marżą, żeby jednak być zyskownym, bo jechaliśmy bardzo długo bez zysku, żeby zacząć gdzieś tam się nadbudowywać i, i, i nie ryzykować. Nie mamy w jakiejś idealnej sytuacji finansowej, żeby to przyjąć, ale też mamy bardzo dużo systemów, które to zabezpieczają. Nie? Więc, więc ja bym powiedział, że jeśli chodzi o kryzys z perspektywy przedsiębiorstwa, no to jest tak, z jednej strony to jest automatyzacja, z drugiej to są ruchome wynagrodzenia, które sprawiają, że mamy wspólny interes nad tym, żeby dźwignąć firmę, a jednocześnie nie masz strachu, że będziesz zwolniony. Bo się nie spina. Ty masz prostu... określone, jak ruchome są te wynagrodzenia? Tak, jest podstawa, która jest rynkowa, czyli ludzie mają gwarancję, że będą zarabiać taką zwykłą rynkową stawkę, tak w uproszczeniu, nie? tak staramy się to budować, a reszta czynników jest uzależniona od tego, że na przykład, nie wiem, robisz trochę więcej, no to dostajesz więcej, polecisz pracownika, dostajesz kasę, polecisz klienta, dostajesz kasę, wygrasz przetarg. U nas wszystko, co wnosi wartość biznesową, jest opomiarowane bonusami i ludzie też potrafią, jedni wolą z tego wyciągać więcej, drudzy z tego, inni się jeszcze do tego dopiero uczą, nie zdają sobie z tego sprawy, ile więcej mogą zarabiać, jak coś, w czym są dobrzy, będą skuteczni. Um, Ale się nauczą. No myślę, że to jest kwestia gdzieś tam czasu i wikipedii firmowej hmm. i chatbota, którego będzie można zapytać. Więc jakby dużo takich rozwiązań nam to buduje. Hmm. Tę stabilność, praca nad cashflow nam buduje to, ta te dywersyfikacja też geograficzna, no bo też robimy tego coraz więcej za granicę, trochę tej, tej automatyzacji, czyli technologii, różnego rodzaju usługi. Więc tak... Jeszcze miesiąc temu byłem spanikowany, bo jechaliśmy na małej marży, nie poprawiliśmy tego cash flow, były bardzo złe doniesienia, a akurat miałem ostatni miesiąc kiedy mi rosły koszty stałe, bo nam wzrosły koszty biura do tam 100 tysięcy czy iluś. Podnieśli wam po prostu czynsz. I wzrosła energia i jednocześnie e, mieliśmy koniec tego okresu 14 miesięcy za pół ceny. Więc jakby to ostatni raz, kiedy dostałem taką kopawiaja z kosztów stałych, i teraz już nie mam żadnych nowych kosztów stałych, które rosną. Przez to się zautomatyzowaliśmy, mogę robić większą firmę, a nie muszę dokładać ludzi takich zapleczowych, wiesz, w sensie takich na zasadzie, o, wiesz, od, od faktur, jakichś zasad rekrutacji, bo dużo rzeczy się robi przy, przy pomocy tych, nazwijmy to robotów, mhm. więc wiesz, a no i jeszcze odpaliśmy te też services, no, czyli Zespół, za który płaciło cały Tigers. Dzisiaj zrzucają się na to trzy spółki, i one są większe, tym bardziej rozrzucamy te koszty, wiesz, jest jakby, więc jak będzie jeszcze jedna jakaś spółka, no to w ogóle już będzie jeszcze tańsze dla wszystkich, więc. A w, personalnie starasz się na to jakoś przygotowywać? Inwestujesz w coś, nie? nie? Nie, 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 w sensie jakby ja się znam na jednej rzeczy, znaczy pewnie biznes takich około ekonomicznie znam się na jednej rzeczy, i to jest robienie firm B2B. Eee, i szczerze, w sensie jakkolwiek, staram się ogarnąć swoje finanse osobiste, w sensie zamknąłem wszystkie jakieś dodatkowe konta, mam jedną kartę, oznaczam tam wydatki, ale nie robię tam żadnej optymalizacji budżetu domowego, tylko po prostu tak dla własnej świadomości i łatwiejszej papierologii. Ale tak jak ja nigdy nie wierzyłem w te wszystkie kryptowaluty, wiem, że dużo ludzi się na tym wzbogaciło szybko, a niektórzy. Na przykład, handlowanie narkotykami, i wygodnie wtedy powiedzieć, że się dorobiłeś na Bitcoinie, bo też tam takie historie i tak dalej, czy różne takie wiesz. To była wygodna, jakby wymówka, że powiedział, że się dorobiłeś. Oczywiście, wszyscy ludzie, którzy są super fanami krypto, już mnie nienawidzą teraz, bo bardzo plemiennie do tego podchodzą, z tego, co zauważyłem, że jakby jest zero-jedynkowe myślenie, typowy błąd poznawczy, że nie, na pewno kryptwo to jest najlepsze to na świecie to albo jest najgorsze. To jest ich wyznanie, którego nam bardzo tak. potrzeba w nowoczesnym społeczeństwie. Ja nie uważam, że to jest ani najlepsze, ani najgorsze, ale nigdy nie wierzyłem, że to to jest jakiś trwały, to jest ciekawa technologia, która może pozytywnie wpłynąć na świat, ale nie coś, co bym gdzieś tam lokował kapitał. Dla mnie mieszkania są za wolne. Uważam, że zainwestowanie i bańki w firmy da ci dużo większy i szybszy zwrot. Nawet w trudnych czasach, więc ja też właśnie tak do, do tego ostatnio dochodzę, że zastanawiam się, co zrobić. Był u mnie, Jakub oraz opowiadał mi swoją drogą masz Rolexa chyba na łapie. Mówił, że to jest, to jest mówił, że to jest świetna inwestycja i zastanawiam się. Możliwe, że kupię sobie coś w tym stylu, na jakieś właśnie takie lokowanie kapitału, ale też mam wrażenie, że inwestowanie w firmę i Elon Musk też to, to powtarza. Najlepiej inwestować w to, na czym się znasz, i niech to rośnie. Jeśli to rośnie, no to jesteś zabezpieczony. Znaczy, cegarki dobrze trzymają cenę. Szczególnie, One rosną że na Tak, duży... tak, tak, tak. No to tak swoją drogą. Chińczycy bardzo mają duże szanse na to, tam brakuje tych wszystkich tych Rolexów, tam jakichś innych i inna sprawa, że teraz na Rolexa się czeka dosyć długo. Nie? W ja się. Jakby... właśnie, bo ja się dopiero dowiedziałem ostatnio, że ja ich nie można kupiłem kupić. w covidzie, więc było łatwo, okay. bo nikt nie chciał. Wszyscy byli Pietrani, i ja poszedłem tam, okazało się, że jest jeden taki, który akurat mi się podobał. Czyli kupiłeś w salonie? Tak, kupiłem w salonie i miałem takie. Jak uproszkor słyszałeś, da się kupić? Ale to jest na, na farcie i to było <noise> dwa lata temu, bo poszedłem i jakby mówię, okej, okay, jest taki z czarną tarczą, taki tam bicolor, coś tam, tylko był z tymi diamentami. Mówię, czy to jest ładne, czy to nie jest ładne? I mówię, kurde, podoba mi się, nie? W sensie spoko. I mówię, dobra, wiecie, jest trudna sytuacja, dostanę jakieś impenem, bo jakieś 10% rabat w sensie tam z jakiejś karty, coś tam, co w ogóle wiesz, game changer i następnego dnia mogłem go sprzedać więcej, gdzieś tam, ale no nie jestem handlarzem zegarkami, tylko jestem osobą, która to po prostu dla siebie kupiła. Na 30 go kupiłem po prostu taki pierwszy, taki drogi prezent, który sobie gdzieś tam zrobiłem. Mm -hmm. Drugim jest samochód i poza tym w zasadzie wszystko już w tym podcaście wymieniłem. Także jeżeli ktoś tutaj dopowiada, czasem coś znajomi, I zakładają... powiedziałeś też, że wynajmujesz 45 metrowe mieszkanie, więc tak, to powinno Nie, dużo... to hardcore. Ale w sensie e, chodzi mi o to, że czasem ludzie dopowiadają sobie historię i wyobrażają sobie, że człowiek jest nie wiadomo jak zamożny. To co że raz jeszcze drugi się spotkałem. nie jestem, w sensie by to jest wszystko, co mam. Drogi laptop, drogi zegarek, drogi samochód i koniec. samochód z leasingu, więc jakby w sport, Co masz za laptopa? Takiego jak Ty, to, to nie jest, jakby wiesz, nie wiadomo. Choćbyś bardziej śmieję się trochę sam z siebie, że nie jestem osobą, która gromadzi jakieś inwestycyjne, wiesz, środki, akcje, nie wiadomo co, moją wartością są akcje firmy. A ja bym chciał jeszcze znaczy, że, udziały, no. e, zrobić e, reklamę, bo sprzedajesz swojego Jaguara. O, no, no, no. Tak, 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 tak. Dziękuję, nie pomyślałem o tym. No, no, no. Jak coś chce kupić Jaguara od Stigersów, to tak, można to się 2018 nazwać. rocznik, ale jeżdżony od 2001, kilometr w 2019. Świetny stan, bardzo fajna fura, tylni napęd, fajny czuć jazdę, bardzo bardzo ładne <sum> czarna bestia. No, reklama zrobiona. Um, tak. dobra, mi się wydaje, że mamy, że mamy wszystko ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy ja także też mega, mega, mega spoko, myślę, że to się bardzo bardzo kliknie i że wnieśliśmy w paru miejscach wartość w sensie ty wyciągając ze mnie rzeczy, które ostatnio mocno kminiłem także dzięki jasne, nie ma problemu, dzięki siemano, nowe podcasty w środę w niedzielę 19. dziewiętnastej. Pozdro.